Dobry wieczór, dobry wieczór. Znowu widzimy się tym razem w takiej otwartej transmisji, w której poopowiadam Wam trochę o sesjach portretowych. Też nie ukrywam, że będę dzisiaj wam opowiadał trochę o moim nowym kursie fotografii portretowej, który będzie miał inną formę niż te, które. Miały do tej pory. O tym opowiem troszeczkę później, natomiast myślę, że szykuje się coś naprawdę ciekawego. Ja już się nie mogę doczekać. Dzisiaj wrzuciłem wam na Facebooka troszeczkę zdjęć i na Instagrama, na Insta Stories trochę zdjęć, właśnie, które powstały przy okazji przygotowywania tego nowego kursu. Troszeczkę zacząłem inaczej myśleć o tym, i podszedłem do nagrywania tego kursu. Tak, jakbym, tak jak chciałbym się uczyć, to znaczy 100% konkretów i wiedza może nie do końca taka bardzo uniwersalna, a wiedza taka przekazana, jakby o mojej fotografii, to znaczy, nie, nie będę starał się tutaj być jakby najlepszy w każdej dziedzinie, że tak powiem, tylko po prostu wchodzę tutaj w swoje buty i doszedłem do wniosku, że przygotujemy właśnie wspólnie z Webem ten kurs w taki sposób, że jeśli komuś podobają się moje zdjęcia, a widzę, że raczej rzadko. Kiedy dostaję jakieś tutaj, że źle coś zrobiłem, i tak dalej, to doszedłem do wniosku, że przygotuję kurs mojej fotografii portretowej. Ale właśnie o tym będzie troszeczkę później. Dajcie znać, co u Was, dajcie znać, jak, na jakim etapie fotograficznym jesteście. A ja właśnie podczas moich ostatnich spotkań, mniej więcej przez ostatnie pół roku, Spisałem sobie sporo rzeczy, z którymi wy się borykacie, to znaczy jakie macie problemy fotograficzne, szczególnie jeśli chodzi o fotografię portretową. Przeprowadziłem mnóstwo różnych warsztatów fotograficznych, odpisałem na dziesiątki wiadomości. Widziałem się z wieloma osobami na naszych spotkaniach fotograficznych, które organizuję regularnie właśnie dla czasem bardziej otwarte, czasem mniej otwarte, ale generalnie dla osób, które są z nami na Ahoju i Edwebie. Więc zawsze z wami rozmawiam, ale to, to jest tak, że prócz tego, że z wami zawsze staram się fajnie spędzić czas, to też diagnozuję problemy, z którymi Wy się spotykacie. I czasem, jeśli nie, człowiek się nie widzi z innymi fotografami, to mam wrażenie, że dochodzi do wniosku. Znaczy, to, to ciężko jest mu zdiagnozować te problemy. A w dzisiejszej transmisji poopowiadam właśnie o przygotowywaniu sesji fotograficznych, portretowych sesji fotograficznych, ale w oparciu o to, co wy mi mówiliście podczas wielu, wielu naszych spotkań. Ja, jakby będąc już troszeczkę dalej na swojej drodze, czasem wydawało mi się, że pewne rzeczy są oczywiste, a do końca tak nie jest. Dlatego po prostu dzisiaj zebrałem to w taką krótką prezentację, w której opowiem Wam, w jaki sposób przygotować. Właśnie taką portretową sesję fotograficzną, a z drugiej strony poopowiadam Wam też o tym moim nowym kursie już w tej następnej części naszego spotkania. Może jeszcze wystarczy nam chwilę czasu, żebym w takim. Ultra skrócie pokazał, w jaki sposób wyedytowałem zdjęcia, które dzisiaj mogliście obejrzeć na moim profilu na Instagramie i na Facebooku. To była bardzo prosta edycja, a z drugiej strony dostałem od Was wiele wiadomości. Wow, a jak to obrobiłeś? I właśnie tutaj też zwrócę na to uwagę, bo ja w ogóle jakoś nie przyłożyłem jakiejś większej uwagi do edycji tych zdjęć. To znaczy. Może tam jest tak bardzo mało edycji, jest tylko dodanie troszeczkę jakiegoś takiego mojego smaku, a większość wynika z tego, jak to zdjęcie wyglądało już bezpośrednio z mojego aparatu, co też Wam pokażę. Tutaj na tym monitorze, bo też mój setup troszeczkę się zmienił zmieniłem komputer, mam o jeden monitor więcej, więc mam nadzieję, że tam wszystko będzie w najlepszym porządku. Tutaj widzicie już prezentację, którą na dzisiaj Wam przygotowałem. Możecie też wrzucać swoje pytania, na które ja będę odpowiadał w trakcie tej transmisji. Fajnie By było, gdyby one dzisiaj dotyczyły naszej fotografii portretowej. Tutaj, jeśli chodzi o QA, które robię regularnie, co miesiąc, one jakby tu się nic nie zmienia. Nie zmienia ten QA taki klasyczny, co miesięczny, tutaj będzie. Natomiast dzisiaj porozmawiajmy o fotografii portretowej. Ja chętnie się dowiem też, czego wy chcielibyście się nauczyć, a z drugiej strony. Chętnie dowiem się w ogóle na jakim etapie waszej fotografii jesteście i z jakimi problemami może się borykacie, bo to będzie dla mnie jakaś taka kolejna informacja, być może coś jeszcze uda się dołożyć do kursu. Więc ja jestem mega podekscytowany, jestem też mega zadowolony z materiału, który udało nam się przygotować właśnie w ostatnich tygodniach, bo postanowiłem Was po prostu zabrać na moją sesję zdjęciową i też zrobiłem to w taki najprostszy możliwy sposób. To znaczy czasem też dawaliście mi taki feedback na zasadzie ok Kuba, my widzimy jak Ty robisz zdjęcia, tylko na przykład kiedy Ty wchodzisz do studia to bierzesz ze sobą 4 czy 5 lamp pro foto, no my nie możemy sobie na to pozwolić, więc chociażby wziąłem jedną lampę, co prawda pro foto, bo nie mam innych, ale też wziąłem jeden aparat, jeden obiektyw i tym zrobiłem właściwie wszystkie zdjęcia, które pojawiają się właśnie w tych naszych nowych materiałach. Ja już też nie mogę się doczekać, kiedy Piotrek zmontuje te, te materiały, bo pogoda mi, pogoda mieliśmy super, modelkę mieliśmy super. Ja też byłem w zdecydowanie dobrym nastroju, więc mam nadzieję, że ta wiedza, którą Wam przekażę, będzie dla Was wartościowa. Ale idąc już do samych konkretów, przejdziemy sobie teraz do mojej prezentacji, w której opowiem Wam o tym, w jaki sposób. Ja przygotowuję się do sesji do sesji zdjęciowych. Pozwólcie tylko, że wyłączę sobie tutaj ten napis, który gdzieś tutaj mi się pojawia. I dzisiaj tak jak wspomniałem, ja wszedłem znaczy pomyślałem o tym w jakim momencie ja byłem jeszcze jakieś 10 lat temu i doskonale znaczy może nawet właśnie nie, nie doskonale, ale wy przypominaliście mi na, w rozmowach z wami z jakimi problemami borykamy się na samym początku naszej drogi, a nawet nie na początku. I teraz jakby mam wrażenie, że ja też dojrzałem przez ostatnie lata. Oprócz tego, że dojrzałem jako mężczyzna, to też dojrzałem fotograficznie i Kiedyś podchodziłem zdecydowanie luźniej do tematu, teraz nadal ten temat, bo, bo wiecie, fotografia jest totalnie. Ja żyję fotografią i, i to jest tak, że jak gdzieś, gdziekolwiek jedziemy, to ja od razu myślę, gdzie zrobię zdjęcia, na jaką wystawę fotograficzną pójdę, więc to jest mega, mega fajna zajawka. I często jak z wami rozmawiam, to wy macie to samo, tylko czasem mam wrażenie, że. Yy, mówicie, okej, okay, ale ja i tak nigdy takich zdjęć nie zrobię, okej, okay, ale ja wiem, że, że jestem jeszcze za słaby, bardzo długa droga przede mną, a z drugiej strony, tak jak patrzę w jaki sposób ja teraz patrzę na fotografię, to okazuje się, że to jest jakby zdecydowanie prostsze niż mi się wydawało na początku, to znaczy ja jeszcze lata temu myślałem o tym, że a, nie mam tego obiektywu, nie, to nie mogę robić zdjęć, a, kurczę, teraz nie mam lampy, nie, to nie mogę robić zdjęć i Właśnie będę chciał dzisiaj troszeczkę odczarować pewne rzeczy, jeśli ułożymy naszą pracę. A właściwie, nie tylko pracę, bo y, ja będę mówił tutaj w dużej mierze o, o tym, w jaki sposób robić to totalnie dla zajawki, bo. Y, to jest coś, gdzie ja czuję, że się bardzo rozwijam, to znaczy umiejętności, które ja nabywam w trakcie moich sesji totalnie niekomercyjnych, takich gdzie mogę zrobić cokolwiek, co, to co chcę, to okazuje się, że później mogę to przyłożyć też na moją pracę komercyjną. Dzisiaj dostałem mega fajną odpowiedź od jednej osoby, z którą pracowałem przy ostatniej kampanii Acera, nie mogę jeszcze powiedzieć kto to jest, ale jak zobaczyłem właśnie tę odpowiedź, to aż mi się ciepło na sercu zrobiło, a wiele rzeczy, które tam wykorzystałem, nauczyłem się podczas moich sesji niekomercyjnych, więc zawsze to trzeba łączyć. I ja bym nie oddzielał tego, że dzisiaj robimy zdjęcia komercyjne, jutro robimy niekomercyjne. Albo jak niekomercyjnych zdjęć nie robię, bo z tego nie mam pieniędzy, ja już mam tutaj ustalony swój schemat działania z moimi. Z moimi klientami i często właśnie spotykam się podczas szczególnie moich warsztatów. Ja mam schemat, to po co ja mam z tego wychodzić? Tylko później ostatnio widziałem się z jedną dziewczyną i ona mówi, że ma schemat. Ja mówię, ale nie będę tutaj zdradzał imienia mówię, wyjdź troszeczkę spoza tego schematu, bo teraz jesteś przyklejona do tych zdjęć, które robisz yy, i trafiasz do określonego klienta. Jak zrobisz inne zdjęcia, jak nauczysz się tego, a zrobisz to podczas swoich sesji, w które zainwestujesz swoje pieniądze, swój czas, to dotrzesz do szerszego grona klientów, i, yy, ale już jakby abstrahując dzisiaj od komercyjnego wydania, ja cały czas czuję taką... Yy, mega, ja jestem ca, cały czas taki wiecie, mega podjarany jak ja mam jakąś sesję zrobić, gdzie y, wiem, że spróbuję czegoś nowego, użyję nowego obiektywu, y, będę w nowym miejscu i y, czy, czy jak y, robimy zdjęcia chociażby w Portugalii, jak idziemy na ten klip, fotografują, fotografować surferów, czy idziemy na sesję właśnie nad ocean, gdzie są ogromne fale, ja mimo, że fotografuję już y, gru, no nawet nie grubo, ale ponad 10 lat y, to, to cały czas mam te takie ciarki i Właśnie to, to jest fajne, że jak cały czas próbujemy czegoś nowego, to cały czas te ciarki się pojawiają. I, I właśnie tego wam serdecznie życzę, żeby te ciarki się pojawiały, a najgorsze, co możemy zrobić, to właśnie wpaść w taki, wiecie, marazm na zasadzie a no dobra, no to to już robimy, to ja już nie zrobię nic więcej i tak dalej. Ale przechodzimy do, do prezentacji, którą właśnie dla was e, przygotowałem. E, Portretowa sesja zdjęciowa, przygotowania pełną parą. I tutaj może troszeczkę ten tytuł jest na wyrost, bo te przygotowania wcale nie muszą być jakieś bardzo, bardzo złożone. Wystarczy, że tak naprawdę złożymy kilka elementów w całość, ale w taką mądrą całość, i nagle się okaże, że będzie dużo lepiej niż do tej pory i tu w stu musicie mi uwierzyć, bo sam widzę po sobie, że kiedyś, kiedy umawiałem się na sesję na zasadzie a dobra, to tam nie wiem, Kamila przyjdź, to coś tam wykombinujemy i później jest kombinowanie na sesji, w sumie wychodzą te zdjęcia, ale wychodzą takie same jak miesiąc temu, jak pół roku temu i później przychodzi takie coś, że a, efekt jest spoko, ale nie zrobiłem żadnego postępu, więc yy, no właśnie, czy, czy to jest coś, coś, czego chcemy? No nie, właśnie yy, ja tutaj bardzo jestem orędownikiem tego, żebyśmy nie czuli, że doszliśmy do końca i już nic więcej nas nie czeka. Bo ja nawet sam po sobie widzę, że mimo, że właśnie długo fotografuję, to jak sobie rzucam kłody pod nogi i coś mi zaczyna wychodzić. To, wiecie, jest cały czas ta, ta emocja, cały czas mamy to, te ciarki na ciele, czy, czy ten moment, kiedy już czekamy na to, kiedy po sesji usiądziemy do komputera, zgramy te zdjęcia, wyedytujemy i podzielimy się nimi ze światem. Ale właśnie te przygotowania do sesji. Yy... Jak one powinny wyglądać. Tutaj chciałem się z wami na początku podzielić zdjęciami, i to oczywiście nie wszystkimi, ich wyszło tam grubo, ponad, może nie grubo, ale ponad 200, które pojawią się z naszych takich dwóch lekcji, jednej studyjnej, drugiej bardziej plenerowej. W jaki sposób właśnie chciałem wam pokazać, co wyszło mi z naszych ostatnich sesji. Tutaj mam taki przekrój różnych świateł. No i tutaj mamy chociażby światło dzienne wykorzystane w studio. I co prawda, ja. Częściej w studio wykorzystuje światło sztuczne, ale kiedy podczas naszych nagrań wszedłem do studia, odsłoniłem okno i mówię, o nie, to musimy rozszerzyć ten nasz kurs, bo mamy tak ładne światło, więc będziemy to wykorzystywać. Tutaj akurat mam jeszcze tym razem sztuczne światło na tych zdjęciach i to sztuczne światło, możecie sobie myśleć, no tak, ale pewnie Kaźmierczyk tutaj użył jakiegoś mega drogiego modyfikatora, mega wielkiego modyfikatora w mega dużym studiu. Nie. To jest mega duży modyfikator, ale w formie ściany i sufitu tylko i wyłącznie. I mamy mega miękkie światło. Oczywiście tutaj mamy trochę nogi przycięte, bo tak prezentacja wygląda, ale musicie mi wierzyć, że mamy pełen kadr tutaj. Tu z kolei lampa na sprost, bez żadnych modyfikatorów, też mega lubię takie światło. Następnie. Mamy parasol, duży srebrny parasol koniec kropka. Nic więcej, cały czas jedna lampa. Nieważne czy to będzie profoto, ja akurat to robiłem na B1c. Może to być Gleruan za 800 zł, może to być Quadralight i wystarczy wam kawałek białego tła, możecie to zrobić w dużym pokoju w waszym domu i też to wyjdzie. Następnie wróciłem do tego dużego parasola, na niego założyłem dyfuzor. Bach, i mamy, mamy bardzo fajne zdjęcia. A następnie założyłem softboxa z gridem, ustawiłem go trochę w kontrze. No i co, i kolejne fajne zdjęcia. I tak naprawdę wszystkie te zdjęcia zrobiłem w przeciągu może godziny i zrobiłem tam, nie wiem, 8 setupów oświetleniowych, wykorzystując tylko jedną lampę i trzy modyfikatory, więc naprawdę tego, tego było dużo. Następnie poszliśmy w plener i słuchajcie, w plenerze to jest tak, że ja uwielbiam sesje plenerowe, szczególnie kiedy mamy ładną pogodę. Będę o tym jeszcze mówił, właśnie, że trzeba sobie pomagać pewnymi rzeczami. No i tutaj, właśnie, jak popatrzyłem dzisiaj, sesja razem z moim komentarzem i z nagraniem trwała godzinę. Więc to nie jest tak, że kiedy wy będziecie chcieli zrobić fajne zdjęcia portretowe w plenerze, to musicie planować to na całą, na pół dnia. Wystarczy, że sprawdzicie pogodę, wystarczy, że wybierzecie miejsce i nagle idziecie pach, 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 pach. pach. I ja, kiedy robiłem selekcję i tak dużo zdjęć odrzuciłem, bo mówię: No, ja nie mogę mieć. Tam więcej niż 150 zdjęć z pleneru. No, umówmy się, ja robię, to by wyszło mi, że robię dużo ponad jedno zdjęcie na minutę, gdzie jeszcze mieliśmy transport pomiędzy różnymi miejscami więc tu akurat z Jagodą porobiliśmy trochę zdjęć właśnie we Wrocławiu, więc też doszedłem do wniosku, że po prostu wybiorę miejsce, w którym ja mieszkam, ale czy to będzie Wrocław, czy to będzie Jelenia Góra, czy to będzie Warszawa, Poznań, to właściwie każdy z takich miast się nada. Oczywiście możemy też celować w inne plenery, na naszej platformie mamy też zapisy z sesji z Łąg, mamy też zapisy sesji z Chorwacji, tam też to bardzo fajnie wyszło, ale ja tutaj wyszedłem z założenia, że ja robię u siebie we Wrocławiu. Nie biorę żadnych lamp, nie biorę żadnych blend, tylko po prostu idziemy i fotografujemy. Tutaj mamy kolejne zdjęcia. Kolejne zdjęcia. Kolejne. Tutaj już poszliśmy na plac uniwersytecki i wykorzystywałem, zobaczcie, i światło. Fotografowałem pod światło i fotografowałem. Fotografowałem ze światłem, więc jakby tutaj, tylko i wyłącznie obracając się w jedną, w drugą stronę, nagle okazuje się, że mamy totalnie inny efekt. Też, zobaczcie, po prawej mamy kurcze, nieostre zdjęcie. Ja kiedyś myślałem, Boże święty, jak można zrobić nieostre zdjęcie? Oglądałem różnego rodzaju magazyny, albumy, tego typu rzeczy. Mówię, no nie, no przecież to się do niczego nie nadaje. I tutaj, akurat, moja serdeczna znajoma Monika Jakimiuk, właśnie często robiła takie zdjęcia. Ja mówię wow, ale ja tak nie potrafię i później okazało się, że jednak potrafię. Trochę się do tego zmusiłem i często robię takie zdjęcie, gdzie coś mi wyjdzie nieostre i totalnie czuję, że totalnie czuję, że to jest coś, czym fajnie właśnie chociażby zestawić takie dwa zdjęcia ze sobą. Mamy coś ostrego, mamy coś nieostrego i to jest mega, mega fajne czy takie klasyczne zdjęcia, kolejne zdjęcia, jak widzicie, my się cały czas tutaj posuwaliśmy w jedną stronę, ale też doszedłem do wniosku, żeby trochę urozmaicić nasze fotografie. Mówię, dobra, Jagoda, teraz słuchaj, ty idziesz, jesteś taka trochę, masz wyrąbane po prostu, ja zrobię ciemniej te zdjęcia i będę ci robił dużo zdjęć, myślę, że to wyjdzie całkiem fajnie. To są jedne z moich ulubionych zdjęć właśnie z tej, z tej naszej sesji. No, i następnie jeszcze doszliśmy na wyspę daliową. Tam dorobiliśmy jeszcze końcówkę zdjęć, no i też wypatrzyłem takie przepiękne światło. O tym też będę mówił w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Wykorzystałem to w 100%. Następnie, jak zobaczyłem, jak w tej w tej w rzeźbie na Wyspie Daliowej odbija się światło, ja mówię o, ho, ho, no to to będą foty, no i generalnie jak znowu przyszedłem do domu zgrywałem je, wczoraj udało mi się wyedytować je do końca, bo jednak ten proces był dość długi, ale on był długi przez to, że było tego po prostu strasznie dużo, więc mega, mega dużo roboty ale z drugiej strony, znowu z, tą, z tymi takimi, wiecie, ciarkami na, na ciele, nagle się okazuje, że we Wrocławiu, który często my nie doceniamy tego, co mamy pod domem, a ja tam mam 15 minut, no 20 minut na piechotę, nagle się okazuje, że jesteśmy nawet po takim czasie mieszkania w danym miejscu, jesteśmy w stanie wycisnąć coś naprawdę fajnego. Dajcie znać, czy Wam się podobały te zdjęcia, co, co o nich sądzicie, bo jestem bardzo ciekaw. A ja przechodzę dalej, bo to już jest koniec dzisiejszej prezentacji zdjęć. Teraz powiem Wam parę słów o tym, z czym Wy najczęściej się borykacie. To jest przede wszystkim brak pomysłu. Mam wrażenie, że chcecie, chcecie zrobić jakąś sesję, czy kiedy przyjeżdżacie do mnie na warsztaty, szczególnie indywidualne, no to ja pytam, ale to, to co chcesz zrobić? No, ja bym się chciał nauczyć światła i Teraz zacząłem od jakiegoś czasu cisnąć właśnie ludzi o to dobra to ty mi powiedz co chcesz zrobić, przygotuj mi moodboard, bo to już jest jakby pierwsze ćwiczenie i ja o tym też bardzo dużo mówię właśnie w naszym tym sprincie, że jednak ten pomysł to przygotowanie jest mega turbo turbo ważne, więc pierwsze co zweryfikowałem u was jako problem to jest brak pomysłu. Następnie mamy brak umiejętności technicznych i to też trzeba wyeliminować. Z tego względu, że trzeba poznać swój aparat, trzeba też opanować chociażby sztukę, nawet nie sztukę świecenia, ale sztukę obsługi naszego sprzętu. I tutaj ja, jeśli chodzi o obsługę samego sprzętu, to w naszym tym nowym kursie, z którego zdjęcia widzieliście przed chwilą, tego tam nie będzie, bo, bo to tam się skupiam. Totalnie na innych, na innych aspektach, ale oczywiście są materiały, jak chociażby mój kurs podstaw fotografii, czy mój kurs fotografii studyjnej, gdzie tam wszystko opowiadam od A do Z. Mniej może skupiam się na tym fotograficznym aspekcie, ale na tym, żeby nauczyć Was tych podstaw, żebyście sprawnie obsługiwali Wasz sprzęt. Czyli kiepsko jest, kiedy przychodzicie na sesję i nagle o kurczę, nie działa mi. O kurczę, mam ciemno wizję, że co ja mam zrobić? O, nie działa. Wiecie o co chodzi? Jeśli posiędziemy tę wiedzę, i ja teraz mam coś takiego, że najczęściej jadę ze swoim sprzętem na sesję. Nieważne, czy, czy jadę, czy, czy właśnie prowadzę warsztaty w jakimś studio, ja po prostu mam cały set swojego studyjnego światła, bo nie chcę jakby polegać na tym, co. Zastanie mnie w studiu. Na przykład jakiś czas temu robiłem sesję, akurat był tam Quadra Light Up, który mi się przegrzewał i odpalął mi co drugą, co trzecią klatkę. No myślałem, że go wyrzucę przez okno. Dzisiaj jeżdżę po prostu ze swoim sprzętem, któremu ufam, i to jest też sprzęt, który znam. Mogę go obsłużyć może nie z jedną, znaczy nie, nie z zamkniętymi oczami, ale wiecie o co chodzi. Nie mam takiego czegoś jak brak umiejętności technicznych, a to umiejętności techniczne nabyć jest bardzo, bardzo łatwo. No i też dochodzi stres. Często widzę właśnie, że ludzie się stresują przed sesją, a stresują, najczęściej się stresują wtedy, kiedy nie są do czegoś przygotowani i ja doskonale, wiecie, pamiętam jak chodziłem na studia i wiedziałem, że będę nie wiem, odpytany czy będę pisał kolokwium. Jak nie byłem przygotowany, to się stresowałem. A dzisiaj, kiedy ja doskonale wiem o czym mówię, to znaczy czy wchodzę na scenę, tak jak ostatnio na światło sile tam troszeczkę trema mnie zjadła, bo zobaczyłem, że siedzi mnóstwo ludzi, ale ja dzisiaj jadąc na warsztaty czy na sesję, nie mam właściwie jakiegoś takiego stresu, że Czegoś nie będę potrafił, czy nie wiem, co zrobić. Dlatego dzisiaj o tym przygotowaniu. Czyli jeśli jestem przygotowany na sesję, to się za bardzo nie stresuję gorzej, jeśli rzeczywiście czegoś zapomnę albo coś się po prostu zepsuje, no to wtedy gdzieś tam na sesji może się pojawić taki stres, ale zazwyczaj wiecie, jak potrzebuję pięciu lamp, to mam ze sobą sześć lamp. Mam ze sobą zawsze dwa aparaty, więc nauczony jakby doświadczeniem zawsze gdzieś tam jakiś backup czegoś się pojawia, no, aczkolwiek, no wiecie. Minimalizuje ten stres do, do minimum, ale nie zawsze tu nam się uda. No i jeśli często też widzę po, po, moich, po moich warsztatowiczach, po moich kursantach, czy, czy po zdjęciach, które wrzucacie właśnie na naszą społeczność, że czasem macie tendencję do przekombinowywania. To znaczy, też dzisiaj rozmawiałem właśnie z jednym z, jednym z uczestników, no i wrzucał mi tam, pokazywał mi swoje zdjęcia, tak, żebym powiedział cokolwiek. Ja mówię, kurczę. Przekombinowałeś totalnie pomysł. Tam były jakieś wymyślne stylizacje, które też może nie do końca gdzieś tam pasowały, ale światło było totalnie płaskie. Czyli wiecie, mamy coś takiego, że chcemy mam wrażenie, że wiele osób chce zrobić jakiś pojechany pomysł. I to jest fajne, ale dopiero w momencie, kiedy te podstawowe rzeczy mamy opanowane. To znaczy, jeśli chcemy zrobić coś bardziej pojechanego, w takim cudzysłowie, to na początku zróbmy. Opanujmy te podstawy. Nie będę tutaj, jakby sypał, bardzo przykładami, żeby nikogo tu nie urazić, ale zdarzają właśnie mi się takie sytuacje, kiedy ktoś, zamiast zrobić coś fajnego, prostego, to zaczyna kombinować. Widać, że osoba, która pozuje, nie do końca się w tym dobrze czuje. I nagle jesteśmy zaangażowani tylko w jedną część tego naszego projektu, bo nie do końca ogarniamy resztę tego, co mamy zrobić. To, to wtedy nie zadziała nam po prostu dobrze, więc Pamiętajmy, że jeśli pojawia się pomysł, to to nie przekombinowujmy go, tylko jak jesteśmy bardziej na początku, zróbmy coś bardziej prostego. I to, jak ja mówię o pomyśle, to to nie jest tak, że to musi być, wiecie, od razu nie wiadomo co. Tylko chociażby wszyscy wiedzieli, co mają robić. I o tym za, zaraz, za momencik Wam opowiem. No i to, co też jest y, dla nas gubiące, to brak komunikacji przed sesją i podczas sesji z tym też jest to też widzę chociażby wczoraj na warsztatach zwróciłem uwagę mojej kursantce i mówię słuchaj to, to jest tak że dobrze by było żebyś miała trochę lepszą komunikację z modelką bo nie mówisz czy chcesz zdjęcia statyczne czy chcesz zdjęcia w ruchu to też jest, to też jest bardzo ważne ja na to też bardzo dużo zwracam uwagę właśnie w tym moim nowym kursie że ta komunikacja jest bardzo ważna ale to też wynika z tego w jaki sposób się do tego przygotujemy. A o tym za momencik będę dalej tutaj mówił. No i właśnie zaczynamy od naszego pomysłu i od naszej inspiracji. I tutaj jest tak, że ja nie mogę powiedzieć, że to jest, że to jest jakieś takie jednorazowe. Wiecie, o co chodzi, że jutro mam sesję, czy tam za dwa dni mam sesję. Muszę usiąść i się zainspirować. Nie, my się powinniśmy non stop, naładowywać dobrymi obrazami, czymś co może nas zainspirować. To nie jest tak, że jak ja kupuję sobie dzisiaj jakiś album fotograficzny, czy idę do jakiejś galerii, gdzie jest wystawa fotograficzna, to że od razu nastawiam się na to, że będę, że się zainspiruję, prawda? To znaczy, to jest tak, że ja się muszę otaczać non-stop jakimiś takimi ładnymi rzeczami i tutaj szczególnie to jest przytek trochę do facetów, bo wiecie, faceci są yy, Pracują trochę w ten sposób, że lubią mieć jakiś taki schemat działania. I tutaj pewne rzeczy w fotografii jak najbardziej jesteśmy w stanie ułożyć w schemat, ale naszego gustu, naszej, naszego poczucia estetyki, to nie jest tak, że jak Ci powiem dzisiaj kup sobie pięć albumów, obejrzyj trzy filmy, to za trzy dni czy za trzy tygodnie będziesz miał poczucie gustu. Znaczy, że będziesz miał gust, że będziesz miał poczucie estetyki. Nie. To ten proces musi... Trwać, trzeba jak go jeszcze nie rozpoczęliście, to go rozpoczynajcie, i otaczajcie się czymś, co jest też obiektywnie dobre. Czyli ja tutaj bardzo polecam, żeby te pomysły, inspiracje czerpać z takich obiektywnie dobrych źródeł. I co, co mam tutaj na myśli? Tutaj zacząłbym przede wszystkim od wystaw fotografii, od albumów fotograficznych, no bo ja zawsze powtarzam, że jeśli Dane wydawnictwo, nie wiem, Taschen, Fajdon, docenili jakiegoś fotografa, to znaczy, że to jest raczej obiektywnie dobre. Wiecie o co chodzi? Bo na Instagrama, dzisiaj na Facebooka każdy może wrzucić zdjęcie na jakąś grupę fotograficzną, i nagle się okazuje, że jak rozmawiam z początkującymi fotografami, kogo cenią jako fotografów, to często pojawiają się nazwiska YouTuberów, a nie takich, wiecie, docenionych fotografów gdzieś na świecie i tak dalej. Dlatego ja. Dużą część y, jakichś tam pieniędzy, które udaje mi się zarobić, poświęcam też na to, żeby móc y, inspirować się, ale nie na zasadzie dzisiaj idę do galerii, nie dzisiaj kupuję album, bo potrzebuję inspiracji na sesję. Oczywiście y, te, właśnie o tym tutaj mówię, że to jest proces, ale z drugiej strony, to też powinno być tak, że Rzeczywiście potrzebujemy jakiegoś takiego punktu zaczepienia do zbudowania moodboardu, a to jest gdzieś tam kolejny, kolejny krok, o którym będę mówił troszeczkę w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Skąd jeszcze czerpać takie inspiracje? Oczywiście mamy też wystawy fotografii, albumy fotograficzne, ale też lookbooki i kampanie dla firm odzieżowych. Ja na przykład bardzo lubię oglądać różnego rodzaju kampanie, czy to w magazynach modowych, czy to chociażby w internecie. Ja bardzo lubię zdjęcia zary, które są, to znaczy Lubię je fotograficznie, nie lubię czegokolwiek zamawiać w zarze, bo często bardzo kiepsko widać te, te ubrania. Natomiast często te, te zdjęcia totalnie przełamują kanon takiego, wiecie, typowego lookbooka, tylko są mega ciekawe i one też są dużą inspiracją. Czy takie mini kampanie, które też robią, są mega, mega fajne i to polecam do inspiracji. Mega dobra sprawa. No i też oczywiście zostaje nam Pinterest, kawiar. Kawiar to jest taki serwis, gdzie możemy też. My, jako fotografowie, wysłać swoje zdjęcia do publikacji. Też to polecam raz po raz zrobić. Oczywiście, oczywiście jak macie jakiś fajny edytorial zrobiony. No i też, oczywiście, YouTube, Instagram, ale to zostawiłem na sam koniec, z tego względu, że jednak te rzeczy, które są gdzieś wyżej, ja domyślam się, że taka, nawet Zara, która jest dość tanią marką, ale jednak globalną, która mnóstwo pieniędzy pcha w marketing, robi miliony pewnie zdjęć, to oni. Wiedzą, co, co tam się robi. Tam pewnie dyrektor artystyczny, który ogarnia to, to wszystko właśnie pod kątem artystycznym, pewnie ma mega grube portfele z tymi pieniędzmi, bo po prostu potrafi to, to robić. I tutaj bardzo duży szacun dla niego, bo robią to dobrze. A my się możemy tym jako fotografowie inspirować. Następnie, co się powinno pojawić? Powinien pojawić się moodboard, prawda? No bo moodboard jest czymś, jest taką jakby komunikacją pomiędzy nami a innymi osobami, z którymi będziemy współpracować przy sesji. I ja tutaj podczas naszego właśnie tego trzytygodniowego sprintu, gdzie będziemy się uczyć intensywnie fotografii, zrezygnowałem z usług stylistki, zrezygnowałem z usług makijażystki, czy makijażysty, czy stylisty, chodzi o to, że mówię OK. Jak ja 10 lat temu zaczynałem swoją przygodę z fotografią, tak może troszeczkę bardziej na poważnie, to, to ja nie miałem, wiecie, stada ludzi wokół siebie, którzy chcieliby mi pomagać w tym, w tym rozwoju, tylko na, często spotykałem się z jakąś tam mniej doświadczoną modelką i coś tam próbowaliśmy robić. A Dzisiaj oczywiście stylizacje też są bardzo ważne, makijaż też jest ważny, szczególnie kiedy robimy jakieś tam bliższe kadry, ale ja doszedłem do wniosku: ok, skupmy się na tym, że żeby ja bardzo chciałem wam pokazać, że mając naprawdę minimalną ilość, minimalną liczbę ludzi, minimalną ilość sprzętu i tak dalej. Możemy zrobić fajne zdjęcia i mam nadzieję, że to udowodniłem Wam, że te zdjęcia naprawdę, według mnie, wyszły bardzo fajnie na samym początku naszego spotkania. No i tutaj ten moodboard, co, co on powinien zawierać, jak on powinien wyglądać. Tutaj akurat przygotowałem dla Was w prezentacji, wrzuciłem trzy moodboardy, z których pokażę Wam zdjęcia mniej więcej, co nam wyszło. I ten moodboard, on nie ma jakiejś takiej mega ustru ustrukturyzowanej struktury. Masło maślane, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że tam mogą pojawić się zdjęcia mniej więcej takie, które chcemy zrobić, czyli ten klimat zdjęć, mogą pojawić się osobno pozy, może pojawić się krótki opis tego, co chcemy zrobić, może pojawić się paleta kolorów, w której chcemy działać, może pojawić się też miejsce, w którym będziemy fotografować, zespół, z którym będziemy pracować, ale równie dobrze to może być tylko i wyłącznie siatka ze zdjęciami, która określi nam klimat? Bo czasem jest tak, że zaczynamy coś oglądać yy, i pojawia nam się podobne zdjęcie, podobne zdjęcie, podobne. I ja mam kilka moodboardów, które chcę zrealizować, yy, które ułożyłem sobie bez jeszcze żadnego planu, z kim będę pracował yy, i tak dalej. Tylko wiem, że jeśli znajdę takie, takie miejsce, które mi się tam spodobało, to. Yy, jakby ten moodboard czeka dopiero na, na, dalszy, na dalszy rozwój. Więc tak jak wspomniałem, tutaj nie ma to jakiegoś takiego bardzo ustrukturyzowanego charakteru. One są mniej czy bardziej rozbudowane. Po lewej mamy moodboard pod taką sesję beauty, którą robiliśmy jeszcze jakiś czas temu z jedną Anią. Następnie po prawej moodboard taki tenisowy, który robiliśmy z drugą Anią. Akurat tę sesję możecie zobaczyć na moim YouTubie. No i na dole mamy taki moodboard, który robiłem na potrzeby takiej sesji, którą robiliśmy w deszczu. Jak widzicie ta sesja w deszczu, tam mam dosłownie kilka zdjęć. Na początku zrobiłem moodboard, dopiero później szukałem osób, z którymi będę tutaj współpracował i taką sesję udało mi się zrealizować z Mają. To też będziecie mogli to zaraz zobaczyć. Jeśli chodzi o te serwisy, z których korzystam, to jest Milanote, Pinterest. Aczkolwiek Pinterest jest taki średni, jeśli chodzi o dodawanie naszych, znaczy naszych zdjęć, które znaleźliśmy gdzieś w internecie, czy chociażby sfotografowaliśmy gdzieś tam telefonem w jakimś albumie, szczególnie mówię tutaj o desktopowej wersji, a często też robię po prostu w photoshopie, tworzę sobie pustą kartkę A4, pach, pach, pach i mam moodboard, wiecie o co chodzi, ale ten moodboard on jest tam cholernie potrzebny do tego, że jak powiedzmy będziemy zbierać w sensie mamy ten pomysł, on przerodzi się właśnie w scalenie tego w formie moodboardu, to to już jest bardzo fajne takie Metoda komunikacji między nami a resztą osób, z którymi będziemy pracować. Wiecie o co chodzi. Następnie, właśnie tutaj, jest kilka zdjęć, które robiłem. Właśnie to jest Ania, z którą pracowaliśmy przy takiej sesji beauty. Następnie mamy drugą Anię. Tutaj robiliśmy tą sesję tenisową, i właśnie to też było fajne. Ja to powtarzam, już chyba. 50. raz, ale właśnie kiedy wysłałem Ani moodboard, to ona mówiła o fajnie, że wysyłasz mi moodboard, wiem, wiem co będziemy robić, to ja sobie poćwiczę przed lustrem, żeby zobaczyć jakie tutaj pozy będą mi wychodzić z tą rakietą i tak dalej. No i rzeczywiście to fajnie zadziałało, no bo byli wszyscy w to zaangażowani. No i mamy zdjęcia z Mają, które robiłem właśnie z takim sztucznym deszczem, no i widzicie, no wszystko nam się zgrało, wszyscy wiedzieli o co tutaj będzie chodziło i, i to jest, o to, o to w tym wszystkim chodzi. Następnie zespół. Zespół on może być bardziej rozbudowany, on może być mniej rozbudowany. Wiecie, są totalnie różne sesje, i ja akurat przygotowując ten nasz nowy kurs, doszedłem do wniosku, że bardziej wczuję się w osobę, która jeszcze, wiecie, nie ma po pierwsze żony stylistki, nie ma makijażysty na telefon, tylko będzie pracować raczej w takim mniejszym zespole, czyli najczęściej fotograf model modelka. Dlatego też trochę wam powiem, gdzie w ogóle szukać osób do współpracy. I tutaj ja, jeśli chodzi o szukanie modeli, modelek, to najczęściej wykorzystuję profile fotografów z mojego miasta i szukam po prostu osób, które już zostały przez kogoś sfotografowane. Na przykład właśnie wspomniana Ania, która jest tutaj, trafiłem na nią na profilu, Sandry, która była też kiedyś u mnie na warsztatach, ja napiszę, czy jagodę, którą widzieliście, akurat ja do niej trafiłem poprzez mojego kolegę Piotrka Krzyżanowskiego, bulinka, napisałem, Zrobiliśmy sesję, więc to jest też taki fajny, e, fajna metoda, że jeśli ktoś, ktoś już przetarł szlaki, to, to można skorzystać z tych kontaktów. Wiecie, wchodzicie na pro, szukacie fajnych fotografów z waszej okolicy. Następnie wiecie, po nicy do kłębka patrzycie, z kim moglibyście chcieć współpracować, piszecie no i nawiązujecie współpracę. Ale też to, co bardzo polecam, to żeby uczestniczyć w plenerach fotograficznych i na przykład właśnie moje znajomości wizażowe, z których. Teraz korzystam bardzo często, czyli Daria i Daniel to są osoby, z którymi najczęściej współpracuję, zarówno przy projektach komercyjnych, jak i niekomercyjnych. To poznałem ich na plenerze fotograficznym. To był akurat plener Hono. Czy, czy wtedy jeszcze nazywał się Okami w dębkach? No i poznaliśmy się i po prostu, wiecie, coś, coś zatrybiło między nami. Tam wszyscy spotkali się po to, że, żeby zrobić jakieś fajne rzeczy wspólnie, i okazuje się, że dzisiaj pracujemy już od ładnych paru lat. Zrobiliśmy bardzo dużo różnych sesji bo poznałem ich na plenerze fotograficznym, no jak również wiecie, to, to jest tak, że jak no, nie, nie ruszamy się gdzieś tam z domu, aczkolwiek to zdecydowanie bardzo bym Wam polecał, żeby jednak trochę też wyjść jednak z tego internetu i przełożyć um, te nasze prace, nie tylko wiecie, Facebook, Instagram, ale też właśnie takie na żywo spotkania, jak chociażby nasze spotkania, które organizuję regularnie, to um, jednak jak będziemy chcieć, chcieli Znaleźć takie osoby w internecie. Ja tu mówię o całym zespole, to znaczy. Mówię tu zarówno o modelach, modelkach, stylistach, stylistkach, makijażystach, makijażystkach, makijażystach. Tyle, że dobrze jest określić taki pomysł, a nie na zasadzie, ok, to ja wejdę teraz na grupę fotograficzną, cześć, szukam wizerzystów do współpracy, cześć, szukam stylistów do współpracy, modelek do współpracy. Nie, lepiej zdecydowanie właśnie ugryźć to w formie takiego, ok, mam pomysł yy, Wysyłam nawet jakiś tam, załączam w posta jakiś uproszczony moodboard. Słuchajcie, robię sesję dnia tam 20 listopada, to będzie taki klimat, takie miejsce i tak dalej. I wtedy szukamy już osób, które konkretnie przy konkretnym projekcie z nami by pracowały. Tutaj jeszcze zaraz będę mówił o TFP, wadach, zaletach i tak dalej. Natomiast jeśli szukamy, to, to już szukajmy z konkretami, bo później. Zgłosi nam się 10 osób, a jak przyjdziemy z konkretami, to będzie a ja nie mogę, ta data mi nie pasuje, może kiedy indziej i tak dalej. Jak wyjdziecie, że robicie 20 listopada taką i taką sesję, to wtedy jest dużo, dużo większa szansa, że znajdziecie kogoś do współpracy, co może pociągnąć za sobą dalsze współpracę, bo ja akurat zarówno jeśli chodzi o wizerzystów, stylistów modele, modeli, modelki, to pracuję często przy różnych projektach bardzo wiele razy z danymi osobami, to znaczy gdzieś tam nowe osoby też się pojawiają w międzyczasie, natomiast ja wychodzę z założenia, że jeśli z kimś mi się dobrze pracuje yy, i jeśli dla kogoś powiedzmy podczas warsztatów to nie będzie jakiś minus, no to pracuję ze sprawdzonymi osobami, to znaczy yy, jak często pracuję właśnie z Anią czy z Jagodą podczas warsztatów, no to ja z nimi będę pracował 10 razy, ale... Yy, ta osoba, która przyjdzie do mnie na warsztaty, będzie pracować z nią po raz pierwszy. Wiecie o co chodzi, a przynajmniej wiem, że ta osoba będzie, że pracuje tak, tak jak trzeba. I to, to jest mega, mega ważne dla mnie. No i tyle. Więc jeśli szukacie jakiegoś, ja mówię tutaj o całym zespole, ale właśnie chociażby też szczególnie pod kątem osób, które miałyby nam pozować. No i następnie właśnie, TFP czy do dobry pomysł na początek? Ja myślę, że to jest świetny pomysł na początek, tylko kiedyś byłem dużo głupszy niż jestem dzisiaj i uważam, że to jest niedobry pomysł na początek, tylko moim zdaniem, wiecie, jak ładujemy mnóstwo pieniędzy w sprzęt, dzisiaj aparat, a 10 tysięcy, no 10 tysięcy tyle kosztują aparaty. O, 300 zł dla modelki, nie, to ja sobie znajdę TFP. I później się okazuje, że mamy świetny aparat, rewelacyjny obiektyw, nie wiem, jeszcze może jakąś fajną stylówkę, i przychodzi środka Marysia. Bo nie przyjdzie do nas nikt inny niż środka Marysia, jeśli nasze portfolio nie jest wystarczająco dobre. Czyli jak my rozpoczynamy swoją przygodę z fotografią, to mamy kiepskie portfolio, bo nie potrafimy jeszcze robić zdjęć, bo się uczymy. Więc taką trafimy, trafimy na osobę, która nie umie pozować, bo się uczy. No i wiecie, dwa zera nie dadzą nam wyniku dodatniego, więc. Yy, na sam początek zdecydowanie polecałbym, żeby po prostu szukać takich osób, tak jak pokazałem wam wcześniej, ale po prostu proponować im wynagrodzenie. Na zasadzie mamy pomysł: OK, fajnie, mamy moodboard super. No i następnie znajdujemy sobie, chociażby poprzez te profile naszych znajomych czy nieznajomych fotografów z okolicy, znajdujemy modela, modelkę. Piszemy. Cześć! Podoba mi się Twoje portfolio, ja swoje jeszcze rozbudowuję. Może byłbyś, byłabyś chętna na współpracę? Chciałbym zrobić taką dwu-, trzygodzinną sesję w studio czy w plenerze. Mam na to budżet 200-300 zł. Czy jesteś zainteresowany? No i teraz ktoś będzie zainteresowany, ktoś nie będzie zainteresowany, więc nie ma też tutaj się co zrażać po, po pierwszym. Po pierwszej, jakby nieudanej współpracy, jeśli zostaniemy tutaj, nie wiem, bez odpowiedzi, czy, czy po prostu będzie ona negatywna, ale próbujmy, bo dość dużo osób wiecie, na zasadzie, no tak, albo będę oglądać Netflixa, albo pójdę i zarobię te trzy te stówy i, i spoko. I wtedy jakby to nasze zaangażowanie w to wymyślanie i tak dalej, będzie miało przełożenie na to, że nasze zdjęcia będą lepsze i. Jak pracujemy z osobami doświadczonymi bardziej niż my yy, i gdzieś tam je wynagradzamy, my możemy się skupić na tym fotograficznym aspekcie i wtedy wiemy, co zepsuliśmy my, a nie na zasadzie, no kurczę, te zdjęcia mi się nie podobają, ale w sumie nie wiem, czy ta modelka, czy ten model wygląda źle, bo ja to nie, tego nie potrafiłem ująć, czy ta osoba po prostu nie potrafi jeszcze pozować. Więc ja tutaj na dobry początek nie polecam tego, żeby pracować z modelami, modelkami TFP. Bo to po prostu nie da dobrych rezultatów. No i tutaj właśnie jest parę, parę takich moich rad. Te osoby powinny być na podobnym poziomie, czyli no jeśli jesteśmy na trochę wyższym poziomie, troszeczkę się już tam rozwinęliśmy w temacie, no to oczywiście gdzieś tam te lepsze osoby, które zajmują się pozowaniem, one też będą chciały z nami współpracować, prawda? A jeśli nasz poziom na razie nie jest tak. Wysoki, jakbyśmy chcieli, no to pewnie nie będą chciały z nami współpracować, więc wtedy najlepiej, jak pojawi się jakieś wynagrodzenie tutaj z naszej strony. Natomiast przy projektach TFP, oczywiście, też dwie osoby angażują się w projekt, a nie na zasadzie, że wy się z kimś umawiacie na sesję. Przepraszam tutaj za, za mój kaszel. W każdym razie wiecie, wy umawiacie się na, na sesję, a ta druga osoba y, chce tylko przyjść, y, popozować i sobie pójść i dostać rewelacyjne zdjęcia. Przy, jeśli to jest sesja TFP, y no, chyba, że nie wiem, napisałbym dzisiaj do Kate Moss o sesję TFP, ona by się zgodziła jakimś cudem, to wiecie, ja bym się dużo bardziej zaangażował pewnie niż ona i byłbym w stanie tutaj dużo więcej ogarnąć. Ale jeśli to ma być taka współpraca rozwijająca obie strony, to obie strony oczywiście mają się tutaj zaangażować w projekt, ale pamiętajmy też, że sesja TFP nie jest darmową sesją. Czyli właśnie nie traktujemy tego, że właśnie sesja TFP będzie tym, że my robimy dla kogoś coś za darmo. Nie, to to ma być wiecie wspólna zajawka, wspólne zrobienie fajnych zdjęć, które mają rozwinąć nasze y, umiejętności, znaczy nasze jako fotografa i modela, modelki jako y, właśnie w te, te, te profesje, jak również kiedy pracujemy z innymi osobami jak wizerzyści, styliści i tak dalej, to też y, oni robią to dla tego wspólnego dobra, żeby mieć coś fajnego w portfolio. Pamiętajmy też, że właśnie tutaj nie pojawia się wynagrodzenie dla żadnej ze stron, a fotograf nie zarabia na żadnych, y, na tych zrobionych zdjęciach, czyli ja, y, no nie wiem, nie sprzedaję zdjęć TFP, które zrobiłem na, y, na sesjach TFP, y, jak widzicie jakieś moje filmy, to to zawsze modelki dostają wynagrodzenie za to. Koniec, kropka. A model, modelka nie sprzedaje zdjęć marką To też warto na to zwrócić uwagę albo pracować tutaj fair, czyli jeśli przychodzi do Was, umówiliście się z modelką na sesję TFP, modelka przychodzi i ma jakieś, nie wiem, 8 bluz od jakiejś marki, no to to już nie jest sesja TFP, bo ona dostała to w barterze tak naprawdę za Waszą pracę. Oczywiście można tutaj się dogadać na zasadzie, ok, dobra, Ty dostałaś 8 bluz, mogę Ci zrobić te zdjęcia, ale 4 bluzy zostają u Ciebie, a 4 Bluzy zostawiam dla siebie, czy nie wiem, dla mojej siostry, czy dla mojej żony. I wtedy, jeśli to oczywiście jest dogadane, to jest okej. Okay. Więc to za każdym razem musi pracować też na takiej zasadzie, wiecie, zaufania i, i tak dalej, a nie na zasadzie, że któraś ze stron tutaj będzie jakaś bardziej poszkodowana. E, ok. E, następnie jest taki punkt, jeden bardzo ważny, żeby sobie pomagać. E, I ja sobie bardzo często pomagam w. W mojej, w mojej pracy po prostu. Widzę, że tutaj pojawiają się też pytania. Śmiało możecie wrzucać swoje pytania i ja będę na nie odpowiadał bardzo chętnie w dalszej części naszego, naszego spotkania. A pomagam sobie po prostu tym wszystkim, o czym dzisiaj opowie, zacząłem opowiadać. Mianowicie, czym sobie pomagam? Współpracuję z osobami fotogenicznymi. To znaczy, kiedy ja chcę zrobić fajne zdjęcia, to nie, właśnie nie biorę osób niedoświadczonych i tak dalej. Tutaj fotogeniczna osoba pomoże nam w tym, żeby nasze zdjęcia były lepsze. Ale e, czasem słyszę, i dzisiaj nawet podczas jednej rozmowy e, usłyszałem, że fotograf został skrytykowany, że nie, te, te zdjęcia to ci modelka zrobiła. Jakbyś nie miał takiej modelki, to by, to by ci nie wyszło. Ale nieważne, jaką sesję robimy, to. Jeśli fotografujemy ludzi, to my robimy zdjęcie, dana osoba jest na tym zdjęciu i to jest praca dwóch osób. Czasem oczywiście będziemy mieć więcej farta, jeśli nie mamy dużego doświadczenia, ktoś będzie wyglądać bardzo oryginalnie, rewelacyjnie, pstrykniemy, od razu będzie dobre zdjęcie. Natomiast nie można tutaj jakoś bardzo umniejszać jednej czy drugiej strony. Czasem też słyszę coś takiego: "O, ty robisz zdjęcia fotogenicznym osobom, to jestem ciekaw jakbyś sobie poradził z kimś kto nie jest fotogeniczny". Jakbym sobie poradził, gorzej bym sobie poradził, bo wtedy, wiecie, ja się nie czuję kimś takim, kto ma zrobić za kogoś robotę. To znaczy, chodzi o to, że. Jednak ja jestem fotografem, ja chcę się skupić na fotograficznej części, dlatego lepiej fotografować fotogeniczne osoby. Koniec, kropka. Jak chcemy mieć fajną sesję, oczywiście zdarzą nam się sesje komercyjne, gdzie ktoś nie będzie fotogeniczny, wtedy robimy co możemy, ale wtedy też oczywiście pojawia się za to jakieś tam odpowiednie wynagrodzenie. Ja mówię tutaj o takiej naszej fotografii, kiedy my chcemy osiągnąć fajne efekty. To za, zatrudniajmy, bierzmy do takich projektów fotogeniczne osoby, i tu nie będę nikomu ściemniał, że jak wybierzecie kogoś, kto nie będzie fotogeniczny, kto się nie będzie dobrze czuł przed obiektywem, to nagle to nagle <laughs> wyjdą wam dokładnie takie tak samo dobre zdjęcia, jak ktoś jest nie no, no, Nie ma tutaj siły, a wy też nie umniejszajcie swojej roli, że jeśli pracujecie z kimś dob dobrym, to że. Nie miejcie poczucia, że to ktoś zrobił za was tą dobrą robotę, bo tę dobrą robotę zrobiliście wy dwójkę. Kolejny punkt to patrz na światło i to akurat wyciągnąłem ten, ten punkt z naszego ostatniego pikniku fotograficznego, który zresztą wydaje mi się, że był świetnym, świetnym wydarzeniem. I akurat ja zabrałem Julię na kilka zdjęć dosłownie, odszedłem od naszego obozu i wypatrywałem takich wiecie, drobnych świateł, to znaczy takich wpadających przez liście ustawiłem modelkę właśnie w tym, w tym świetle zdjęcie wyszło super. Gdzieś tam ciemne tło, to takie twarde, zachodzące światło wpadające na wpadające na oczy, super. A miałem wrażenie, że więcej osób, nawet kiedy gdzieś tam przemieszczało się z jednego punktu do drugiego punktu, to nie padło. Nie patrzyło. Właśnie, żona na mnie krzyczy cały czas, że jak ja gdzieś jak jestem, to jestem jak surykatka, bo ja chodzę tak po prostu, gdzieś po, po jakichś nowych miejscach, a ja wypatruję miejsca i wypatruję światła. I to jest bardzo ważne, jak mamy takie świetne światło, i to pokazywałem Wam też na samym końcu tych zdjęć z jagodą, które zrobiliśmy właśnie do, do naszego nowego kursu. To ja tam po prostu chodziłem, patrzyłem na światło. Wypatrywałem właśnie takich y, miejsc, gdzie gdzieś mamy. Mocne światło, zaraz mamy cień. Wtedy, jak naświetlimy to na światła, mamy świetną ekspozycję na twarzy, wszystko ginie w cieniu, to wygląda rewelacyjnie, i na takie rzeczy trzeba patrzeć. A jeśli fotografujemy w plenerze, to celujmy w okolice złotej godziny. To znaczy, wiecie, możemy oczywiście walczyć, możemy powiedzieć: Tak, ja zrobię super zdjęcia w południe w lipcu, wyjdzie to. Najprawdopodobniej wyjdzie, jak jest duże doświadczenie, znajdziemy jakieś fajne miejsce, odbijemy tu blendą i tak dalej, ale czasem mówię tak, po co? Po co, skoro możemy poczekać 4-5 godzin? Jeśli mamy taką możliwość, zróbmy zdjęcia bliżej złotej godziny. Światło będzie nam pomagało w tym. Czyli to jest kolejne do tego punktu pomagaj sobie. I ja sobie pomagam zdecydowanie. Tak jak widzicie tutaj to zdjęcie Kuby Nowickiego. To było tak, że mówię Kuba, słuchaj, jedziemy o 15 nad ocean, będziemy tam robić zdjęcia, bo o 17 mieliśmy zachód słońca. Pojechaliśmy. W sumie było nas tam 15 osób, chyba w sumie zrobiliśmy nie wiem, z pięć różnych sesji, to znaczy różne osoby robiły różnym innym osobom sesję. Ale ja wiedziałem, że ja sobie pomagam, bo kiedy byłbym tam o godzinie 9, fakt, że to był styczeń, więc to, to światło może nie było jakoś tak super wysoko. Ale tak czy inaczej, ja sobie pomogłem tą złotą godziną, pomogłem sobie miejscem, bo umówmy się, portugalski ocean jest czymś mega fajnym. No i miałem bardzo oryginalną osobę, czyli właśnie Kubenowickiego i to wszystko nam się zgrało. Wcześniej też właśnie tak jak zrobiliśmy moodboard, dałem go Ameli, a ona przygotowała do tego stylizację. I to, to po prostu, wiecie. Parę klocków, czyli miejsce, model, światło, stylizacja, łączymy to w całość i mamy fajne efekty. Ja jestem z tej sesji bardzo, bardzo zadowolony. No i też właśnie nie myśl o sprzęcie, bądź nieidealny. To jest to, o czym wcześniej mówiłem, i ja to bardzo często powtarzam, że jakiś czas temu zobaczyłem świetne zdjęcie w internecie, rewelacja, i później zobaczyłem komentarz. Wow, ale ostre. Czy to Sigma Art? I. Ja tak mówię, no to ktoś się nasiedział namyślał. Pewnie nie myślał o tym, że to musi być, nie wiem, najostrzejsze zdjęcie na świecie. Tylko zależało mu na uchwyceniu emocji, światła, tego wszystkiego, a to zostało sprowadzone do tego, że zdjęcie jest ostre, dlatego jest dobre. I trzeba to wyłączyć sobie trochę w głowie. Bo jak będziemy tak bardzo brnąć w to, że każde zdjęcie ma być ostre, każde zdjęcie ma być idealnie skadrowane, to będziemy robić non stop nudne zdjęcia. I ja pamiętam swoje zdjęcia, one. Przez, przez pewien czas były nudne, dopóki sam sobie nie zacząłem gdzieś tam rzucać kłód pod nogi, dopóki e, czasem nie, nie zacząłem robić jakichś zdjęć trochę na oślep, trochę nieostrych, trochę rozmytych I mówię, wow, jak tak się, zaczę, jak się zaczęło tak robić, to nagle jest ciekawiej i trzeba właśnie wyjść troszeczkę z tego takiego e, naszego tej idealności, tej, tego takiego wpisywania tej naszej fotografii w to, że ona musi być idealnie tam, gdzie są zasady fotografii, bo inaczej to jest źle. Owszem, róbmy poprawne zdjęcia, ale znajdźmy od tego odstępstwo. No i właśnie y, też kolejny punkt to kombinuj, ale w dobrym guście. Czasem mniej znaczy więcej. To znaczy właśnie tutaj to, o czym wspominałem, czasem nie ma co przekombinowywać z jakimiś dziwnymi pozami, z jakimiś dziwnymi stylizacjami, z jakiejś epoki czy, czy tego typu rzeczy, tylko... Czasem wystarczy prosta stylówka i to będzie wyglądało świetnie, a o stylizacjach zaraz, zaraz opowiem Wam troszeczkę, troszeczkę więcej. O, właśnie, wydawało mi się, że tu powinny być jeszcze zdjęcia, może coś mi się tam lekko zmieniło w tej prezentacji, bo kolejnym ważnym elementem są stylizacje. I tutaj znowu przy naszym nowym kursie, tym, który, który startuje. <grym> który startuje już już niebawem, 19 października. Ja tam nie wykorzystywałem mojej, właśnie Amelii, jako stylistki, tylko doszedłem do wniosku, że po prostu zbiorę to, co ja mam w mojej stylizacyjnej, stylizacyjnej szafie. Ja mam coś takiego z tego względu, że często jeżdżę, robię różnego rodzaju prelekcje, tego typu rzeczy, robię różnego rodzaju sesje i często. Ja, kiedy umawiam jakieś sesje, mam jakąś wizję, ale nie mam za dużo czasu na przykład, żeby dogadywać się z modelkami na zasadzie: wiecie, tydzień dogadywania, pokaż outfity, ja mam takie, a może takie. Później modelka przychodzi, nie ma tego, co byśmy chcieli, wiecie o co chodzi. I ja dlatego też właśnie w tym kursie będę mówił o tym, co warto mieć, co ja mam, ale oczywiście to też jest kwestia dogadania z modelką, to co warto mieć. Podczas takich sesji. I tutaj, właśnie, koniecznie trzeba dogadać testylizację przed zdjęciami. To znaczy, żeby nie okazało się, że macie jakąś wizję, i nagle okazuje się, że modelka przychodzi z torbą wielkości waszej kosmetyczki. I tam jest 50 sukienek, wiecie o co chodzi. Wszystkie są jak plus gardła, nic do niczego nie pasuje, dlatego to musi być gdzieś tam, jeśli to modelka się tym zajmuje, no to niech wyśle rzeczywiście zdjęcia. Wszystko zależy od tego, ile mamy czasu. Ja też, tak jak wspomniałem, dysponuję jakąś tam swoją garderobą, taką stylizacyjno-fotograficzną. Też moim zdaniem to nie jest zły pomysł, żeby coś takiego mieć wy, jako fotografowie, nieważne, czy jesteście facetami, czy kobietami. I zawsze to można fajnie połączyć z tym, co modelka przyniesie ze sobą, o ile to będzie gdzieś tam oczywiście grało w danej wizji. Ja robię bardzo dużo sesji, robię bardzo dużo prelekcji, robię bardzo dużo warsztatów, więc ja mam dość rozbudowaną garderobę też, żeby troszeczkę tymi rzeczami żonglować. Aczkolwiek, wy, jak jesteście bardziej na początku swojej drogi, ja też to sobie wpisuję po prostu w mój budżet, żeby mieć takie, takie rzeczy. Po prostu ze sobą, bo kiedy dogaduję jakąś modelkę na prelekcję, to ja nie mam czasu, żeby z nią gadać przez tydzień, tylko mówię: Ola, Jagoda, bądź w czwartek o 12 w studio. Makijaż, akurat jeśli nie, ma, nie, jeśli nie mamy nikogo od make-upu, zrób taki, żeby mieć podkreślone oko, trochę rozświetlacza, podkład i tak dalej. To nam w zupełności wystarczy, a my, ja ogarnę stylizację, ale weź ze sobą to i to. Więc to musi być dogadane, bo nie ma nic gorszego, jak właśnie mamy wizję. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie te zdjęcia, które robiłem z jagodą w, w mieście, te, które widzieliście na początku naszego spotkania, i jagoda przychodzi w takiej sukience, powiedzmy, no w takiej, jak się przychodziło chodziło kiedyś na wesela. No nie. To, to nie zagra. My to dogadaliśmy wcześniej i, i wtedy to zagrało, więc wydaje mi się, że było ok, mimo że ta stylizacja była bardzo prosta. I tutaj, właśnie, znowu, idziemy w dwie drogi. Oczywiście moglibyśmy mówić o wypożyczaniu ubrań od projektantów, o czymś bardzo zaawansowanym, o zatrudnianiu stylistów, ale to no, często będzie gdzieś tam, jeśli nie robimy jakiegoś super projektu, to będzie też rodziło jakieś tam koszty, prawda? A ja wychodzę z założenia, że Szczególnie, jeśli chcemy zrobić taką sesję trochę na rozgrzanie się, na coś fajnego, ale niekoniecznie super zaawansowanego, to też możecie pójść dwoma drogami. Znaczy tych drugich jest więcej, ale tutaj bardzo, bardzo szybko chciałem o tym powiedzieć. Mianowicie, możecie mieć też taką swoją fotograficzną, stylizacyjną szafę, no i ja w niej zazwyczaj mam obszerną marynarkę i takich marynarek mam kilka. Ciekawy garnitur, jeansy i biała koszula, tręcz ze sztucznej skóry, gładkie body, sztuczne futro, sukienka boho, gładka sukienka, biustonosz bandeau, nie wiem jak to się czyta, to jest taki biustonosz, który zasłania tutaj tylko biust, ale nie ma ramionczek. Chodzi o to, że jak robimy sesję beauty, czy nie wiem... Dziewczyna ma na sobie marynarkę, a boi się, że jej tutaj bius wyskoczy. To jest coś, co tak w ogóle nie zwraca na siebie uwagi. Następnie takie wysokie buty. Ja lubię bardzo takie wysokie buty za kolano. Następnie niewidzialne buty. To są takie buty akurat zamawiałem je dopiero co z Dizzy, bo mi jagoda mi rozwaliła te buty, które miałem wcześniej. Czyli takie, które w ogóle nie rzucają się w oczy, mają taką przezroczystą, przezroczyste coś na stopie i są na lekkim obcasie. Generalnie pasują właściwie do wszystkiego. No i berety, kapelusze to też są takie fajne dodatki, które warto mieć, to dobrze jest kupić gdzieś tam na wyprzedażach, bo ostatnio kupowałem kapelusz w zarze za 15,90, a on kosztował 119 zł, więc wyprzedaże tutaj są świetne do tego. A jeśli robimy i chcemy zrobić, żeby coś naprawdę fajnego wyszło, możemy też. I myślę, że nie ma tutaj w tym nic drożnego, żeby zamówić takie takie. Ubrania na przykład z jakiejś sieciówki. To jest akurat wczorajsze moje zamówienie z Dary pod nasze spotkanie na festiwalu Fotoformy. Akurat tu wiem, że duża część z tego zostanie u mnie, bo po prostu potrzebuję takie rzeczy, to to zamówienie dzisiaj do 22. powinno przyjść. I, i to są zobaczcie, takie bardzo. Proste rzeczy, ale wiem, że one świetnie sprawdzą się podczas różnego rodzaju moich sesji, bo one są proste, ale z drugiej strony trochę bardziej oryginalne. To znaczy, na przykład mamy tutaj marynarkę, co prawda jej tu za bardzo nie widać, ale ona jest taka trochę krótsza, czyli mamy ciekawszy garnitur. Skórzana, taka drapowana sukienka też wygląda ciekawiej, niż wiecie, taka sukienka jak nie wiem, zakładamy do biura tego typu rzeczy. Więc moim zdaniem, jeśli robimy taką sesję. Nie będzie nic niczym tutaj bardzo złym, jeśli powiedzmy, modelka daną sukienkę założy na 15 minut i później ją odeślemy. Dlaczego nie będzie to nic złego w moim przekonaniu? Dlatego, że kiedy widzimy te ubrania, jak one wyglądają chociażby w, po przymierzaniu, no to wiecie, zabieramy ze sobą 10 sukienek, znaczy kobiety zazwyczaj i mierzą i stoją w tym w tej przymierzalni, więc jeśli to jest dosłownie na tyle, na ile założymy to w przymierzalni, to moim zdaniem nie jest to nic złego, słabe jest, jeśli nie wiem modelka chce chodzić w tym przez pół dnia czy cały dzień i później to odsyłamy, no to wiemy, że to już nie będzie, no sam bym nie chciał takiego czegoś kupić. Dobra, Kolejna, kolejny slajd to to właściwie jesteśmy blisko końca czy mi nic nie uciekło. Nie, nic mi nie uciekło. Pierwsze co, to, żeby porozmawiać przed taką sesją z fotografowaną osobą. Czyli nie na zasadzie. Cześć Kuba, cześć Ania, dobra, lecimy, ciśniemy. Tylko jak spotykamy się w studiu Pogadajmy 15 minut, albo jak szkoda nam, bo wiecie, studia są dzisiaj drogie, umówmy się w kawiarni obok. Pogadajmy, rozluźnimy, rozluźnimy atmosferę, zobaczmy w ogóle nie wiem, pogadajmy o tej sesji, pogadajmy o pogodzie, o wyjazdach, podróżach, nie o polityce i tak dalej. Pamiętajmy też, żeby podczas sesji nie milczeć, tylko wyrażać aprobatę na zasadzie, o, fajnie, super i tak dalej, a nie, że wiecie, będziecie słyszeć jakieś tam świerszcze albo. Yy, no, wiecie o co chodzi. Następnie też oczekujemy od siebie i też od portretowanej osoby, czyli e, jak widzicie, że nie ma, nie ma z tej drugiej strony jakiegoś takiego zaangażowania, no to powiedzcie, słuchajcie, słuchaj tam Kasia, Asia, robimy chwilę przerwy, przejrzyj sobie ten moodboard, pomyśl, bo. bo... Ciężko, żebym ja teraz za ciebie tutaj wszystko wymyślał. Nie wiem, może chcesz kawy, może jeszcze wypij sobie trochę wody, zróbmy chwilę przerwy i pójdzie lepiej, bo, bo chodzi o to, że wiecie, no wy fotografowie nie jesteście od wszystkiego i, i tyle. A jak zobaczycie, że w kimś nie ma zaangażowania, no to będzie po prostu wasza ostatnia współpraca. Dobrze jest zadbać o dobrą atmosferę i o to dbamy już od samego początku. Następnie w wolnej chwili nie siedzimy tylko w telefonie, bo mam teraz wrażenie, że. Dla niektórych osób ważniejsze jest to, żeby zrobić rolkę, zrobić cały backstage. Okej, okay, to się może gdzieś tam pojawić, jak najbardziej, ale żeby nie było. Okej, okay, mamy chwilę przerwy, to teraz siedzimy w ciszy i przeglądamy stories jakiś nieznaczących dla nas ludzi. Do tego też musimy mieć muzykę na sesji. Ja zawsze ze sobą mam gdzieś jakiś głośnik, jeden wożę w takiej jednej walizce, drugi wożę ze sobą w torbie fotograficznej, więc u mnie zawsze muzyka na sesji jest, a jeśli nam coś nie wychodzi. Na zasadzie robimy zdjęcie i coś nie wyszło, to nie krzywmy się i nie mówmy a kurde źle. Bo to ta druga osoba od razu pomyśli, że to jej wina, wiecie o co chodzi, a, a to znaczy może być jej wina, ale, ale zakładamy, że to nie jej wina, tylko nasza wina, bo nie wiem, lampa za mocą błysnęła albo źle skadrowaliśmy. Też powinniśmy różnicować kadry w obrębie jednego ustawienia, jeśli jesteśmy w jakimś miejscu. Czy to jest plener, czy to jest studio, no to nie wiem, przypnijmy 35, 50, 85 albo ruszajmy tym zoomem. Zejdźmy niżej, wejdźmy wyżej, zróbmy z jednego kąta, z drugiego kąta, żeby się nie okazało, że też to czasem widzę, jak robimy zdjęcia w studio, przychodzi ktoś, kto jest u mnie na warsztatach, staje w jednym miejscu, stryk, 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 nie dość, że cisza, to stoi w jednym miejscu, ma cały czas takie same zdjęcia i tylko gdzieś tam delikatnie inną pozę modelki, a ja, Mimo, że na przykład fotografuję z jednym typem oświetlenia, powiedzmy, to staram się właśnie wyżej, niżej, zoom, mniejszy, większy i tak dalej. I dzięki temu z jednego ustawienia światła wyciągam naprawdę naprawdę dużo. Możemy też mieć tetering na sesji, aczkolwiek on powinien być obrócony w naszą stronę, żeby nam modelka nie co chwilę, wiecie, nie było tak, że patrzy w obiektyw. Ekran, obiektyw, ekran, obiektyw, ekran. Nie, nie, nie. Tak jest źle, ale my też nie możemy wpaść w taką zaciskę. Wczoraj widziałem właśnie to na moich warsztatach, że dziewczyna, która fotografowała, to ona jakby zrobiła zdjęcie, wszystko było już super, zrobiła kolejne i co chwilę aparat, komputer. Nie mogła się wbić w rytm sesji. Ja mówię, Paulina, teraz fotografujesz. Zobacz, wyszło ci. Rób zdjęcia. Przejrzyj po zrobieniu kilkunastu fotografii, czy wyszło, ewentualnie co można poprawić, ale nie na zasadzie po każdej klatce. Nie patrzymy. Po prostu ustawiamy idealnie pierwszą klatkę, robimy kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt i dopiero później przeglądamy. Do tego dobrze jest pokazać rezultaty po sesji, czyli albo na ekranie aparatu, albo w komputerze. No i też dobrze, dobrze jest oddać zdjęcia w ciągu miesiąca. Jak to jest płatna współpraca, to znaczy, jeśli my komuś płacimy, no to, to nie mamy de facto takiego obowiązku, ale to też jest miło, żeby coś takiego się zadziało. No, ale, ale nie. Znaczy, dobrze jest to zrobić, po prostu. Do, zdecydowanie dobrze jest to zrobić. E, ja też lubię szybko usiąść do zdjęć, które zrobiłem, bo wtedy jestem jeszcze bardziej naładowany tą energią na zasadzie: Kurde, jaka fajna sesja mi wyszła, jakie fajne zdjęcia. Ja już chcę mieć, już chcę je zobaczyć, co mi wyszło, już chcę cieszyć się tymi efektami, już chcę się podzielić, już chcę dostać e, jakieś, fa, jakieś fajne informacje zwrotne od tej drugiej osoby na zasadzie: Wow, ale super. I to jest mega budujące dla mnie, też, że. E, Wiecie, że, że się robi dobrą robotę i doskonale zobaczycie, że jak będziecie szybko oddawać zdjęcia, jak szybko nad nimi do nich usiądziecie, to będziecie dostawać szybką informację, wow, ale super, no bo zakładam, że będziecie robić super zdjęcia. Eee, dobra. I właśnie tutaj są, akurat slajdy, nie wiem, czy mi przeskoczyły. A propos tego różnicowania kadrów, różnicowania technik i tak dalej to jest właśnie sesja z Kubą Nowickim. My ją robiliśmy właśnie od godziny 15 do zachodu słońca. Tutaj, akurat na ostatnim tym zdjęciu po wykorzystałem też światła naszego samochodu, kiedy Kuba poszedł wyciągnąć coś z bagażnika i okazało się, że to jest naprawdę super światło. Jeszcze jak połączyliśmy to z tą błękitną godziną, ja mówiłem: Oho, ja już też nie mogłem się doczekać, kiedy przyjadę. Do Polski zgram te zdjęcia. Jak widzicie, byliśmy w jednym miejscu, ale poróżnicowałem te kadry, ale poróżnicowałem też je pod takim kątem trochę niechlujności. Połączyłem je ze zdjęciami analogowymi i na średnim formacie, i na małym obrazku, i w kolorze, i w czarnobieli, bo założyłem czarno-biały film. Dzięki temu mam dużo bardziej taki szeroki materiał z tego mojego wyjazdu, z tej naszej sesji, która potrwała może niecałą godzinę. Ale też mam fajny detal, mam gdzieś tam skupienie się bardziej też na innych miejscach, czasem, właśnie troszeczkę tego takiego niechlujstwa, ale jak się to połączy w jedną całość, to nagle się okaże, że mi się to naprawdę bardzo, bardzo fajnie połączyło. Więc ja bardzo lubię te zdjęcia. Wczoraj czy przedwczoraj zarezerwowaliśmy kolejne bilety do Portugalii, więc znowu czeka nas fotografowanie tutaj na, na tej plaży. I następny i ostatni punkt ta edycja i kolory. Mianowicie, jeśli chodzi o te, o te edycje, to dzisiaj właśnie Sandra mnie zapytała, czy, czy bym pokazał, jak wyedytowałem takie jedno zdjęcie, które właśnie wrzuciłem dzisiaj na Instagram. I ja pokażę tak bardzo obrazowo, mniej więcej, jak to zostało zrobione. To nie jest jakaś tam wielka tajemnica, tylko pokażę Wam, co, co odpowiada za te kolory. Przede wszystkim to, to będzie taki bardzo krótki punkt, bo automatyzuj edycję wybieraj gwiazdkami, synchronizuj. To jest pierwsza rzecz, żeby nie, nie otwierać absolutnie pojedynczo zdjęć yy, i nie używać synchronizacji i tak dalej. Do tego trzeba zachowywać spójność edycji i często widzę, kiedy pokazujecie mi swoje zdjęcia gdzieś tam na przyglądach portfolio, że yy, jedna sesja, a tu tak ciepło, zimno, ciepło, zimno, zielono, różowo, yy, a tu jakiś kolejny preset wjechał, a mamy jedną, yy, jedną sesję i to nie powinno tak absolutnie wyglądać, więc powinniśmy sobie to ujednolicić. Kupić wtyczki retouch for me Tutaj absolutnie retouch for me chyba znaczy oni wiedzą o moim istnieniu pod tym kątem, że po prostu gdzieś tam czasem pisałem do supportu czy coś takiego. Natomiast ja nie mam tutaj z nimi żadnej totalnie współpracy, tylko z nich korzystam i jestem w stanie Teraz w ciągu półtora dnia obrobiłem jakieś 300 zdjęć, wykorzystując właśnie te wtyczki. Fakt, że później grading robiłem po swojemu, natomiast ta taka dłubanina, zrzucam to na wtyczki Retouch for me i to jest mega dobra inwestycja. Następnie wprowadź automatyzację, czyli wykorzysta, tutaj zalecam, żeby wykorzystać sekwencję wsadową w Photoshopie, czyli ja jak mam na przykład, wrzucam. Nie, 400 zdjęć do, y, potrzebuję wyretuszować 400 zdjęć, wrzucam sekwencję wsadową, wybieram akcję. Y, ta akcja mieli mi te 400 zdjęć, y, to się dzieje tam przez kilka godzin. Y, no i przychodzę, mam wyretuszowane zdjęcia, więc trzeba to robić. Moim zdaniem, wiecie, czas to pieniądz i po prostu im więcej oszczędzimy czasu, tym więcej możemy zrobić, a tym samym więcej zarobić. Y, a kolory to, to nie. To przede wszystkim nie suwaki, a światło, kolor, światło, miejsce, stylizacja. Więc te rzeczy determinują nam tutaj przede wszystkim kolorystykę na zdjęciu. A suwaki są tylko taką kropką nad I. Dobra. Właśnie, coś mi się tu. Nie, to już koniec, tylko w drugą stronę kręciłem. Kręciłem kursorem. Więc. Teraz chciałbym Wam powiedzieć parę słów jeszcze o naszym, właśnie o naszym kursie. Później odpowiem na Wasze pytania i jeszcze na sam koniec do, pokażę Wam te, jedno z tych zdjęć, gdzie właśnie zostałem zapytany o kolorystykę na jednym ze zdjęć. I ja zawsze, właśnie jeśli ktoś docenia moją pracę w internecie, czyli jest z nami chociażby właśnie ma abonament EdWebu to ja zawsze ktoś pyta okej okay, Kuba to nie wiem borykam się z jakimś problemem ja mówię no to ja jestem tylko widzę że doceniasz moją pracę ostatnio też Małgosia miała pewien problem z edycją zdjęć pomogłem jej nagrałem jej film po prostu i dlatego właśnie wychodzę też z tym, żeby Wam pomagać, bo dla mnie, jak widzę, że robicie lepsze zdjęcia, to jest mega, mega budujące, i no, jakby też to jest jakaś tam część mojej pracy, oczywiście, ale ja tę pracę uwielbiam i uwielbiam Wam pomagać. Jeśli chodzi o nasz, nasz nowy kurs, nasz nowy sprint, to to jest taka trochę nowa forma nauki. Ja Wam tylko udostępnię jeszcze swój ekran, żeby pokazać Wam o co, o co w tym wszystkim chodzi. E, więc teraz będzie taka chwila reklamowa. <laughs> e, to jest, to jest właśnie mój sprint. To, um więc będziemy się uczyć w takim trzytygodniowym czasie gdzie mamy sporo nagranych materiałów będziemy wam je puszczać po prostu tam w określonym czasie i będziecie się uczyć ze mną fotografii będę też odpowiadał na wasze pytania będę wam wrzucał nowe informacje będę po prostu się z wami uczył, to znaczy będę ja was będę uczył właśnie w takiej formie gdzie będziecie musieli się spiąć będziecie musieli też wykonać zdjęcia będziecie musieli posiąść jakąś wiedzę natomiast przeprowadzę was w ciągu tych trzech Tygodni przez taką intensywną naukę fotografii portretowej po mojemu. Tylko doszedłem do wniosku, i tak jak przejrzałem bardzo dużo różnego rodzaju materiałów w internecie, zresztą yy, Jeden z materiałów też o fotografii portretowej, który nagrałem już jakiś czas temu, on jest bardzo szeroki i teraz często my nie mamy czasu, no po co są shortsy, po co są reelsy? bo nie chce nam się oglądać długich materiałów, więc ja doszedłem do wniosku, że ułożę tutaj ten harmonogram w ten sposób, zresztą możecie go sobie zobaczyć właśnie tutaj. Co będziemy robić w poszczególnych tygodniach? Czyli zbudujemy sobie takie mocne fundamenty, następnie będziemy kontynuować plany na sesję w studio i w plenerze. Następnie zobaczycie, ja was po prostu zabiorę na moje sesje zdjęciowe. W najprostszy możliwy sposób. Doskonale pamiętam, kiedy sam oglądałem różnego rodzaju materiały. One były reklamowane zdjęciami, najlepszymi zdjęciami z portfolio fotografów, a później przychodzi do oglądania kursu, i tak nagle ten fotograf przerabia ileś tam takich podstawowych setupów oświetleniowych, i to w ogóle nie jest oderwane od jego portfolio. Więc ja doszedłem do wniosku, że przygotowując ten mój nowy kurs, wyjdę myśląc o tym, że zabiorę Was na moje sesje zdjęciowe. One mniej więcej, to znaczy, oczywiście każda sesja wygląda trochę inaczej. Ale czy ja fotografuję Jagodę we Wrocławiu, czy fotografuję nie wiem Amelie w Dubaju, to ja idę podobnym schematem i po prostu zabieram Was na taką sesję, gdzie z całym moim komentarzem będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób robiliśmy takie zdjęcia. Więc to zrobimy sobie tutaj w drugim tygodniu. W międzyczasie spotkamy się jeszcze dwukrotnie podczas sesji live. Będę oceniał też na bieżąco wasze zdjęcia. No i po prostu będziemy się uczyć przez takie trzy tygodnie tej fotografii. Jeśli chodzi o to, ile to kosztuje. To kosztuje albo 400 zł, albo 400 ahojów. O co chodzi? 400 zł to jest taka, taki dostęp lifetime, czyli jak wykupicie sobie to będziecie mieli jakby dożywotnio dostęp do tych materiałów z tego naszego sprintu i wtedy płacicie raz, i za rok możecie sobie do tego wrócić. Możecie też wykupić to w formie abonamentu, i wtedy, jeśli wykupicie abonament za 199 zł, to w czasie tego trwania abonamentu możecie wejść sobie w taki sprint. Natomiast kiedy już przestaniecie opłacać abonament, no to nie macie do tego dostępu. Czyli to jest tańsza wersja, ale z drugiej strony, <laughs> z drugiej strony, yy, ona jest o, ograniczona czasowo pod tym kątem, że nie macie abonamentu, nie macie dostępu. No i trzecia opcja to jeśli już jesteście z nami, to na pewno w waszym portfelu pojawiły się Ahoy Coiny. To jest taka nasza wewnętrzna waluta do właśnie chociażby dołączenia do takiego naszego sprintu fotografii, fotografii portretowej. Możecie uczestniczyć jakby naraz w takim jednym sprincie, bo też na EdWebie i Ahoyu jest wiele różnych specjalizacji, czyli. Nie możecie uczyć się zarówno w jednym czasie sprintu marketingowego, jak i sprintu fotograficznego. I tutaj za te Ahoj coiny możecie dołączyć do takiego sprintu w ramach tego, że już jesteście z nami nawet w tej takiej tańszej wersji za 99 zł, gdzie macie dostęp tylko i wyłącznie do ścieżki fotografia, więc tak to wygląda. Moim zdaniem za, za taką wiedzę to jest absolutnie, absolutnie niedużo. Ja wiem ile ja czasu, ile doświadczenia, ile nagrań, ile montażu, ile jakby, jak bardzo tu, tutaj dużo poświęciliśmy i jakby oglądając bardzo dużo materiałów w internecie doszedłem do wniosku, że ja to po prostu zrobię po swojemu, czyli zabiorę Was do mojej pracy, czyli pokażę Wam w jaki sposób ja pracuję. Tu nie będzie jakiegoś takie lania wody na zasadzie, że możecie zrobić to na sposób x, y, i tak dalej, i tak dalej, tylko ja pokazuję Wam, ja to robię tak, to zrobiłbym tak. Będzie, mamy też oczywiście tethering podłączony. Druga rzecz, mamy rejestrator podpięty podczas sesji plenerowej do mojego aparatu, więc widzicie dokładnie, jak kadruje, jak powstają te, te zdjęcia. Które widzieliście wcześniej, no i po prostu jest, jesteście ze mną na takiej sesji. Oczywiście będziemy pracować razem. Jak będziecie mieć jakieś pytania, ja na nie wszystkie będę odpowiadał. No i tutaj oczywiście zachęcam do wykupienia tego, żeby. Myślę, że abonament jest tutaj lepszą opcją, z tego względu, że później zostajecie na społeczności, zostajecie z nami na Edwebie, a tam cały czas pojawiają się nowe materiały z bardzo różnych dziedzin fotografii, więc. Yy, Tutaj serdecznie Was zachęcam do tego, żeby wykupić sobie właśnie dostęp do tego mojego nowego kursu w formie tego trzytygodniowego sprintu, czyli tej intensywnej nauki, ale z drugiej strony ja tutaj przeznaczyłem, że będzie to około godziny dziennie, plus oczywiście ten czas na wdrożenie. Ja po prostu chcę, żebyście wyrobili lepsze zdjęcia i to jest dla mnie niesamowicie budujące w momencie, kiedy widzę, że ktoś oglądał moje kursy czy ktoś był na naszym spotkaniu fotograficznym i nagle wrzuca zdjęcia oznacza mnie ja wy oho Widzę, jakie zdjęcia robiłeś rok temu, widzę, jakie zdjęcia robiłeś pół roku temu, widzę, jakie zdjęcia robisz teraz. I to jest mega budujące i właśnie do tego Was zachęcam. Zerknijcie sobie na to. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to ja też jestem tutaj do Waszej dyspozycji. Oczywiście infolinia edwebu, support edwebu też jest do Waszej dyspozycji. Ja Was jeszcze tutaj będę oczywiście trochę spamował w moich mediach społecznościowych, będę Was do tego zachęcał. Kwota według mnie, jak na to, co tam dostajecie, jest śmiesznie niska, i tyle, jeśli chodzi o tą naszą część, o kiedy opowiadałem Wam o tym sprincie. No ja wiem, ile tutaj czasu poświęciłem i jestem totalnie zadowolony z tego materiału. Wydaje mi się, że, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. W sumie o jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem. Trochę wcześniej o tym mówiłem: mianowicie nie zobaczycie tutaj mnóstwa sprzętu. Jeden aparat, jeden obiektyw, jedna lampa. Czyli wykorzystujemy minimum sprzętu. Uzyskując maksimum rezultatów. Nie jedziemy do, nie wiem, na Majorkę, robimy to we Wrocławiu, robimy to w małym studio, czyli każdy, kto będzie oglądał te materiały, nie dość, że będzie potrafił się przygotować do sesji, bo dzisiaj to, co usłyszeliście ode mnie, to jest taki jakiś mały sneak peek tylko tam będzie dużo bardziej to wszystko, wszystko opowiedziane, a z drugiej strony możecie takie efekty uzyskać na waszym podwórku. Po prostu. Koniec, kropka, bo taka fotografia, jak wszystkie te rzeczy, o których Wam wspominałem, właśnie podczas tego sprintu, który lada moment wystartuje, okaże się, że zobaczycie: Aha, to czemu ja tak nie robiłem wcześniej? Kurde, Waźmierczyk ma rację, ja wiem, że mam rację, wiem, że to może tak brzmieć trochę górnolotnie, ale chodzi o to, że ja wiem, gdzie ja popełniałem błędy, wiem, gdzie wy popełniacie błędów i wiem, gdzie już ich dzisiaj nie popełniam, więc jak nie będziecie popełniać swoich błędów z teraz i moich z kiedyś, to będziecie robić lepsze zdjęcia. I tyle. Słuchajcie, wyłączam podgląd ekranu i wracam do pytań, które mi zadaliście, więc jak macie, to, to śmiało. Tutaj Wojtek zadał pytanie, co wybrać Sigma 105 czy 135 Canon 1.8, jeśli się ma 100 mm makro. To jest tak, że kurczę do portretu: 135. Jak dla mnie ona jest za długa, ale to ja nie przepadam za tą ogniskową. Jeśli leży ci setka makro, a brakuje ci trochę rozmycia, to celuj 105 1.4, a jeśli brakuje ci ogniskowej. Celuj w 135. Ja wybrałem Sigma 105 z tego względu, że do 135 szczególnie chcąc zrobić całą sylwetkę potrzebujemy bardzo dużo miejsca, bardzo dużo odejścia. Nawet gdzieś tam sfotografowanie planu amerykańskiego to też już jest duże odejście. Jak dla mnie, właśnie ogniskowa 135 mm nie jest zbyt dobra, ale znowu tu można się ze mną nie zgodzić. Ja wolę ogniskowe bliżej 100 mm i, i tyle. Myślę, że też dobrym pomysłem byłoby na przykład wypożyczenie obiektywu 7200-28, żeby zobaczyć sobie. Z której ogniskowej bardziej byś korzystał? Czy będzie to będą to dłuższe ogniskowe, czy to będą krótsze? I tutaj myślę, że nawet jedna sesja, ale raczej plenerowa, tylko jak będzie jakaś trochę ładniejsza pogoda. Pokażę Ci, która ogniskowa ci bardziej pasuje. I to wyrobi Twoje zdanie i wtedy podejmiesz świadomy, świadomy zakup. Okej. Okay. Wojtek pyta. Witam. Pytanie, co chcesz osiągnąć? Ja do portretu używam od 24 do 150 mm. No, widzisz, jak dla mnie ogniskowe krótsze, ja co prawda nie mam 24, tylko mój obiektyw się zaczyna od 28, to używam i 28, 35, 40, 50, 70, później mam też 70-200, więc bardzo różnych ogniskowych używam. I kiedy słyszę, że jak do portretu to 85, czy jak do portretu to 105, to mi się nóż w kieszeni otwiera, bo moim zdaniem trzeba żonglować ogniskowymi, bo kiedy te zdjęcia, które widzieliście wcześniej, gdzie iść poszedłbym z Jagodą na tą naszą taką spacerową sesję i zabrałbym tylko Sigma 105, no to miałbym właściwie jedną takie same kadry, to znaczy taką samą kompresję tła i tak dalej. Więc ja zabrałem tutaj zooma i żonglowałem tą ogniskową. Okej. Okay. Mm. Okej, okay. mamy kolejne pytanie. Bywa także ktoś. Licznie trochę fotografii, liźnie trochę fotografii i rzuca się na sesję portretową. Drugą, z drugą stroną modelki. Modele też porywają się bez przygotowania, a portret to trudne zadanie. Tak, wspominałem o tym, dlatego wydaje mi się, że to musi działać jakby dwutorowo. To znaczy, fotograf, bo, bo trzeba w jakiś sposób. <laughs> Trzeba w jakiś sposób sobie ogarnąć taką współpracę, i właśnie zawsze lepiej, kiedy powiedzmy niedoświadczona modelka przyjdzie do doświadczonego fotografa i mu zapłaci za taką sesję, gdzie on będzie wiedział mniej więcej, jak ją trochę poprowadzić. Z drugiej strony, taka modelka też może pójść sobie do doświadczonej modelki na warsztaty, dogadać się z nią po prostu, umówić się, zapłacić. No, i następnie uzyskać jakieś takie informacje z zakresu pozowania. Tak samo fotografowie chodzą na warsztaty, uczą się ze mną w internecie, jeśli chodzi o fotografię, żeby być lepszym. I tutaj jakby też wspominałem o tym, że to musi być zaangażowanie obu stron. Koniec. Kropka. Okej. Okay. Tutaj jeszcze pytanie poza tematem, czy warsztaty na festiwalu. Czy Na warsztaty na festiwalu Fotoforma, mógłbyś pokazać, jakich filtrów używasz. Chętnie coś podejrzę. Muszę coś kupić, a nie bardzo nie bardzo mam gdzie podpatrzeć. Będę miał ze sobą taki case z filtrami na moich warsztatach. Tego muszę go gdzieś znaleźć, bo gdzieś go schowałem głęboko do szafki i nie mam pojęcia gdzie. Mam tam kilka mistów, softy, więc tak będzie można, będzie można zobaczyć. Gdzie kupić dobry album fotograficzny? Ja kupuję to na bookof.pl, jeśli chodzi o Polskę, bądź w, takich, w takiej sieci księgarni, której nigdy nie pamiętam nazwy. Ta sieć księgarni jest też chociażby przy Muzeum Helmuta Newtona w Berlinie. Więc jak wpiszesz sobie Helmut Newton Berlin, to zobaczysz, że tam jest księgarnia i to jest cała sieć takich księgarni, i tam często albumy fotograficzne są w bardzo dobrych cenach. Ja tutaj mówię też właśnie o niemieckich księgarniach, no bo my z. Wrocławia, mamy tam niespełna 300 km do Drezna i trochę ponad 300 km do Berlina i tam akurat jestem częściej w tych księgarniach, ale w Polsce book bookof.pl, ewentualnie bezpośrednio od wydawnictwa Taschen, czyli taschen.de czy com, więc tam często też można fajnie, fajnie, trafić na bardzo fajne promocje i tam wybrać sobie naprawdę ciekawe, ciekawe albumy. Okej, okay, kolejne, czy klienci używają już Mid Journey powoli, zamiast zatrudniać fotografów? Eee, to znaczy, tak, gdzieś tam sztuczna inteligencja się pojawia, ale ja, wbrew pozorom od pojawienia się sztucznej inteligencji, mam, mam wrażenie dużo więcej pracy, bo e, Mid Journey, czy w ogóle ta sztuczna inteligencja, po pierwsze, my powinniśmy się jej nauczyć, szczególnie jeśli chodzi o to, co mamy w Photoshopie, e, żeby. Potrafić gdzieś tam z nią współgrać, a z drugiej strony sztuczna inteligencja no nie zastąpi nam wszystkiego, prawda? To znaczy, ja sztuczną inteligencję wykorzystuję na potęgę ostatnio do usuwania różnego rodzaju rzeczy, z tła, tego typu rzeczy e, i to mega dobrze się sprawdza, ale z drugiej strony e, nie, nie mam takiego czegoś, że, nie wiem, fotograf powie, dobra, to teraz e, zamiast zatrudnić. E, Ciebie tylko weźmiemy Journey, wygenerujemy sobie influencera i zdjęcia komputera, i będzie, będziemy robić kampanię ACera. No nie, tak, tak, to, tak to nie wygląda. Bardziej tutaj chyba oberwą osoby, które zajmują się fotografią stokową. My też na Ahoyu robimy takie dwie. Transmisje co miesiąc, gdzie już tam bardzo dużo różnych poruszyliśmy wątków. Między innymi też rozmawiałem z Adamem, który jest tutaj specem od Sztucznej Inteligencji. Wszystkie nasze transmisje na żywo są zapisane i zaraz Wam pokażę gdzie. A tego jest całe mnóstwo, więc od razu udostępniam na nowo swój ekran. No i tutaj, kiedy wejdziecie sobie w wydarzenia na ahoj, no to tutaj mamy nadchodzące wydarzenia, ale tutaj mamy też archiwum spotkań i kiedy wybierzemy sobie foto, audio, wideo, to zobaczcie ile tutaj mamy różnego rodzaju transmisji na żywo. I tutaj to są zarówno takie transmisje na żywo, gdzie ja opowiadam o tym chociażby jak fotografować, czyli mamy na przykład co my tu mamy? My... O, a propos, sztucznej inteligencji AI, bronić się czy złapać falę. Fotografia spotyka AI, sesja na żywo. No i tutaj robiliśmy Właśnie, chociażby taką sesję na żywo, gdzie wykorzystywałem, właśnie, już Wam pokazuję, robiliśmy sesję z butelką i później łączyłem to. Tylko trzeba trochę po, polepszyć. Ja, a nie, ona zaraz powinna wskoczyć nam tu lepiej. No i następnie ostatnio w ogóle wypiłem, wypiliśmy to porto. No, i teraz klei, skleiłem to w Photoshopie, czyli tutaj ja się po prostu dogadałem ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja wygenerowała mi tło, a ja po prostu dorobiłem do tego zdjęcie. I takich materiałów właśnie tutaj jest naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj kolejna sesja live, akurat wykorzystywałem łączenie światła ciągłego z błyskiem, kolejne live QA, twarde, twarde światło, czy jedna z moich ulubionych sesji. To soczewka Frenela i Dym. No i tu znowu możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób robiłem sesję na żywo. Czyli tutaj akurat. No zaraz się załaduje. Tu będzie takie okienko, gdzie będzie mnie widać, jak fotografuję. A tutaj pojawiają się zdjęcia. Więc zrobiliśmy tam naprawdę sporo fajnej roboty i mamy właśnie też tego archiwum, czyli jeśli macie abonament, to macie również dostęp właśnie do tych materiałów, które widzicie tutaj, jak również dostęp do newslettera, a w newsletterze też akurat mam ponad, ponad 60 ciekawych artykułów napisanych, czyli tutaj mamy specjalizację specjalizacja foto, audio, wideo, wszystkie wydania, no i mamy tutaj pełen pełne archiwum, więc tutaj też warto sobie zerknąć, oczywiście do newslettera też możecie się zapisać, chociażby ostatnio pisałem artykuł o tym, w jaki sposób uzyskiwać małą głębię ostrości w warunkach studyjnych, no i tutaj jest wszystko opisane, ja bardzo zachęcam Was do tego, żeby do takiego newslettera się zapisać, więc zdecydowanie, zdecydowanie polecam. Okej. Okay. Dobra. Co my tu mamy? Jaka jest szerokość pokoju w odcinku o studio domowym? Czy 50 mm to dobry pomysł na portret biznesowy? Studio domowe dużo fotografowałem w moim domowym studio. 50 mm tak, to, to jest dobra ogniskowa do maksymalnie, do maksymalnie planu amerykańskiego, więc wydaje mi się, że to będzie jak najbardziej ok. A szerokość pokoju to jest około 2,50, bodajże, więc dość wąskie tło 2,20 mi wchodzi i jest troszeczkę po jednej i drugiej stronie, więc to jest wąziutki pokój niestety. Więc 50 mm jest ok, ale do momentu, kiedy fotografujemy albo całą postać, albo plan amerykański, bliżej 50 już, już nie, nie bardzo. Ok. Kto według Ciebie jest nowoczesnym fotografem, który w ostatnim czasie mocno który w ostatnim czasie mocno pchnąć branżę do przodu? Wydaje mi się, że, że nie ma takiej jednej osoby, która byłaby jakimś takim prekursorem, który, która pcha tak mocno branżę do przodu. Tak, tak mi się wydaje. Ja przynajmniej na kogoś takiego nie trafiłem, i tak jak patrzę na osoby, których pracę najbardziej cenię, to to są osoby pracujące właśnie nie dzisiaj, a przed kilkunastoma laty. Nie? Więc na ten moment, według mnie, nie nie, nie nie, będzie. No nie ma takiego kogoś. W sensie ja nikogo takiego nie znalazłem. Okej. Okay. Tutaj kolejne pytanie, korzystając z okazji, jaki obiektyw na czwartek. Ja bym tutaj celował, żeby to było 50, 85, ewentualnie zoom w okolicach właśnie tam 50, 70, 80 i tak dalej. Okej, okay. czy ten live będzie na YouTubie? Tak, on będzie zapisany na, na YouTubie, no więc będzie, tak, będzie, będzie zapisany. Natomiast no, jakby tutaj wszystkie pozostałe inne materiały, tak jak opowiedziałem wam, no my tutaj dużo robimy to, czego nie widać u mnie na YouTubie, czyli mamy właśnie wspomniane mamy Mamy właśnie te, te wspomniane takie transmisje na żywo, które robimy regularnie. To są dwie transmisje takie niepubliczne i jedna, jedna transmisja publiczna to jest live QA. Dobra. Tutaj mam, mam jeszcze jedno pytanie, jeszcze mam jedno pytanie, które pojawiło się. Jedno czy, czy może więcej? Mam pytanie, ile obrobionych zdjęć przy sesji TFP przekazujesz? Czasem mam wrażenie, że daję za dużo. Nie wiem, czy jest jakaś magiczna liczba ujęć. I to zapytała mnie o to Angelika. I Angelika, tutaj ja ci już odpowiadam. Mianowicie ja oddaję zazwyczaj dość dużo zdjęć. Dlaczego oddaję? Znaczy, zależy oczywiście, ile wyjdzie. Tylko ja wychodzę z założenia, że. Oddaję tyle zdjęć, ile mi się podoba, bo nie lubię, to znaczy w momencie, kiedy ja jestem w stanie się wesprzeć tą sztuczną inteligencją, jeśli chodzi o taką najcięższą pracę retuszową, oczywiście to i tak zajmuje czas, bo muszę to zdjęcie wybrać, muszę je wykorygować pod kątem kolorystycznym, muszę je wyeksportować, następnie komputer musi je zmielić poprzez tą sztuczną inteligencję i później każde zdjęcie muszę pokolorować, ewentualnie zrobić jeszcze jakieś poprawki. Natomiast jeśli widzę, że z sesji wyszło mi fajnych, nie, 30-40 zdjęć. No to nie mówię sobie na zasadzie no kurczę, 30-40 zdjęć za dużo. Nie, to to ja połowę skasuję mimo że mi się podobają, bo za dużo. Nie, ja oddaję tyle ile mi się podoba. Ty, oczywiście robię jedną tam drugą selekcję, natomiast oddaję tyle ile rzeczywiście mi się podoba. Dobra. Część pytań na ten moment widzę, że chyba się skończyła. Jeśli będą jeszcze dodatkowe pytania. OK, jest jeszcze jedno, a później jeszcze będę chciał wam pokazać, jak w bardzo szybki sposób. Bo było to pytanie. I właśnie tutaj chcę wam pokazać, że ja podczas takich zamkniętych transmisji, ta jest wyjątkowo otwarta, bo tutaj też nie da się ukryć, zrobiłem troszeczkę marketingu a propos naszego tego sprintu, więc on już rusza 19 października. To jest taki nasz dzisiejszy pierwsza taka. Merytoryczna transmisja, reszta już będzie jakby zamknięta i dlatego was zachęcam, żebyście do tego dołączyli. Natomiast jeśli jesteście z nami na płatnej platformie, no to ja też jestem w stanie Wam dużo, dużo bardziej pomóc. Bo wiecie, też ja mam ograniczone zasoby, gdybym ja chciał wszystkim za darmo pomagać. No niestety, no nie jestem na tyle dobry, żeby tutaj każdemu ze wszystkim za darmo pomóc, więc jeśli ktoś ceni sobie moją pracę, no to może też docenić to po prostu wykupując. Wykupując dostęp do naszej płatnej części. Jeszcze było jedno pytanie: czy w sesji portretowej i w Tamrona 35-150, czy raczej 50.1.2.1.4? Moim zdaniem, jedna 50. absolutnie nam nie załatwi sprawy, nieważne, czy to będzie 1.2, czy 1.4. Ja. Nie jestem też jakimś wielkim fanem pracy na przysłonach rzędu właśnie 1, 2, 1, 4. Moim zdaniem rozmycie z przysłon 2, 0, 2, 8, 1, 8. No 2, 8 tutaj Tamron ma dopiero przy tych trochę dłuższych ogniskowych, więc automatycznie z dłuższą ogniskową idzie. idzie też trochę większe rozmycie. Więc ja bym celował w tego zooma. Bo tak jak pokazywałem wam zdjęcia na początku na początku mojej, mojej transmisji, tylko mojej prezentacji, to może wam jeszcze od razu, jeszcze raz je pokażę, żebyście zobaczyli, że ja dużo żongluję ogniskowymi. Więc udostępnię wam jeszcze raz mój ekran z tą prezentacją i teraz sobie tak już dużo szybciej przejdziemy przez te zdjęcia, które się będą tutaj pokazywały. Tutaj akurat jest trochę dłuższa, ogniskowa. Tu, tu jest krótsza i dłuższa. Tutaj znowu krótsza, dłuższa. Krótsza, dłuższa, prawda? Ja to wszystko robiłem zoomem. Gdybym ja miał tak żonglować stałkami, to chyba bym wolał robić to na dwa body. Później jest problem trochę, jakbym miał tethering z dwoma body, bym musiał się przepinać w Capture one z aparatem, więc krótka, długa. Jak widzicie, ja dość mocno różnicuję te kadry. Tutaj znowu taka i taka. Tutaj mam gdzieś okolice tam 35 mm. Tu po lewej znowu trochę dłuższa. W sumie na tych dwóch zdjęciach trochę dłuższa. Tu krótsza, dłuższa, prawda? Tu znowu trochę dłuższa. Tutaj pewnie okolice 50. Tu, tu krócej. Tu znowu tak średnio, czyli około 40. Krócej, dłużej. Prawda? Tutaj znowu podobna ogniskowa, i tutaj pewnie około 50, więc ja po prostu ruszam tym zoomem i nie boję się tego. Mam dzięki temu więcej tych zdjęć. To jest akurat wszystko robione 28-70 większości na 2.0. Mi to rozmycie w zupełności wystarcza, więc ja bym celował raczej w tą 50. Tutaj też widzę, że Mark pisze, że w studiu z tałkami w plenerze zoomem. Ja akurat co, raczej polecałbym Zoom tu i tu, aczkolwiek znowu, można się ze mną nie zgadzać. Jak wam tak wygodnie, to, to ja nie będę tutaj nikogo jakby nawracał sprzętowo. Ja akurat, odkąd Zoomy są tak dobre i mam tego 28,70, to, to robię nim jakieś 85% zdjęć. Teraz jeszcze troszeczkę czasem przypinam Cygne 105 i 7200 kanona, ale i tak większość zdjęć robię 2870, a wszystkie zdjęcia z tego kursu, który Wam pokazałem, są z 2870. A czy na warsztatach będę pokazywał, jak zrobić w kapszulanie tethering? Tak, będę pokazywał, bo będę go po prostu używał. Dobra. Jeśli chodzi o pytania, to to tyle, ale pokażę Wam jeszcze edycję właśnie tego zdjęcia, tak bardzo szybko. Czyli tylko przełączę sobie ekran, żeby podzielić się z Wami moim drugim ekranem. Ok, jak widzicie, tutaj mamy Capture One i to jest surowe zdjęcie. Tak, surowe, dobrze mówię? Tak, to jest surowe zdjęcie. To jest to, co wyszło po prostu z mojego aparatu. Nic więcej, ja tu nic nie kombinowałem, to jest po prostu surówka. To jest Canon R5 i 2870, przysłona 2,0, 28 mm. Właśnie to lubię, że jak mam 28 mm, to jest fajny, szeroki kąt. Z drugiej strony, przy 2,0, przy całej postaci, to i tak ja mam całkiem fajne rozmycie. I tutaj właśnie Sandra napisała: Kuba, Boże, jakie kolory, coś takiego. Czy, czy pokazałbym, jak to zrobić? Zobaczcie, jak wygląda to zdjęcie po edycji, a jak wyglądało po edycji w Capture One. Czyli teraz jak sobie spojrzymy, surówka, tutaj to jest tylko i wyłącznie Capture One, a to jest jeszcze po Photoshopie. Tutaj dorzuciłem sobie trochę szumu jeszcze na sam koniec w Capture One. Akurat tu pasowało mi bardziej troszeczkę odsaturować to zdjęcie. Akurat całość tak troszeczkę stłamsiłem z kolorami. Tak mi to pasowało, to też będziecie mogli zobaczyć dużo dokładnie, jak, jak wygląda edycja tych zdjęć podczas samego tego naszego sprintu, ale tutaj, że obiecałem Sandrze, że coś takiego pokażę, to teraz na bardzo szybko mniej więcej co ja tutaj przesunąłem. Ja zawsze staram się po prostu zdefiniować problemy, jakie mam na tym zdjęciu. Tutaj mam trochę wypalenia, więc highlightsy sobie ściągnę, ale nie może na minus 100, tylko tak, żeby nie mieć takiego nieprzyjemnego przejścia tonalnego, więc te highlightsy sobie ściągam, aczkolwiek no z tym przepaleniem, trochę muszę się tu pogodzić. Delikatnie też przyciemniłbym to zdjęcie i następnie to, co zrobię, to troszeczkę zwiększę kontrast na tym zdjęciu, chociaż widzę, że przyciemnienie nie będzie ok delikatnie zmniejszę nasycenie na tym zdjęciu i następnie pobawię się jeszcze tutaj skin tone. A skin tone akurat w przypadku tego zdjęcia, czyli Color Editor, edytor kolorów, wybieram sobie kolor skóry i on tutaj zaznaczy mi dość dużą część zdjęcia, bo dość duża część jest tutaj podobna do kolorystyki skóry. Delikatnie wyrównam sobie jasność na kolorze skóry, następnie trochę ją przyciemnię i to, co zrobię, to jeszcze delikatnie zmniejszę nasycenie na samej skórze, a właściwie na kolorach, które są podobne do koloru skóry, ale też przesunę sobie suwak hue, czyli od barwy skóry i kolorów podobnych, delikatnie w lewo, czyli żeby on nam uciekł bardziej w magentę. I teraz to, co się wydarzyło, to zobaczcie, że ta zmiana jest bardzo delikatna, ale jednak jest. To jest mniej więcej. To jak z czego edytowałem. Teraz jak przesunąłem tych kilka suwaków, tutaj chyba jeszcze troszeczkę podbiłem szczegółów z cieni i pewnie delikatnie jednak przyciemniłem to zdjęcie. Wiecie, ja też tak nie jestem w stanie spamiętać od A do Z, co dokładnie robiłem tam kilka dni temu edytując to zdjęcie. Ale chodzi o to, że najważniejsze jest to, że to zdjęcie już było dobre w momencie, kiedy ja je robiłem, prawda? Bo, bo tutaj nie mogę powiedzieć że cokolwiek na tym zdjęciu jest nie OK. To, co jeszcze dało tutaj taki bardzo fajny efekt, to ten filtr typu mist, którego użyłem i właściwie tyle. No i teraz możemy sobie przejść do Photoshopa. Ja już to zdjęcie mam otwarte w Photoshopie i ono zostało tutaj poddane retuszowi i wykorzystałem sobie do tego wtyczki AI i następnie zrobiłem sobie delikatny color grading. Mogę to teraz skasować i wrzucimy sobie od razu te wtyczki więc odpalam AI Retouch Lite, czyli to, są, to jest taki zespół wtyczek, które bazują na tej sztucznej inteligencji, czyli mamy tutaj wtyczki Retouch For Me i do tego akcje, które też będziecie dostawać podczas uczestnictwa w sprincie. Teraz wrzuciłem na to zdjęcie trzy wtyczki, czyli Heal, Dungeon Burn i Portrait Volumes. Teraz OK, zrobiło się. I teraz, co, co nam to zrobiło? Hill. to jest usunięcie jakichś drobnych niedoskonałości, ale wiecie, było pod światło, kadr yy, może też nie jest idealnie najostrzejszy na świecie, usunęło nam, nam tam jakieś drobne niedoskonałości, pieprzyki też, ale umówmy się, to nam jakoś tam bardzo nas nie boli. Następnie Dodge and Burn, on nam tutaj zdecydowanie za mocno wjechał, bo mi wypłaszczył za bardzo tę twarz, więc od razu sobie zmniejszy do 50%. Użycie właśnie tego Dungeon Burn'a i Ported Volumes, który nam tutaj trochę zakonturował. Przy czym przy tym zdjęciu ja bym zwiększył też do 50% krycie tej, tej warstwy. Okej, okay. No, dawaj. OK, to mam zrobione. No i teraz, jak retusz się sam zrobił, jak widzicie, no to. To jest mega spoko. Następnie ja tutaj sobie wrzuciłem kolor selektywny, właśnie, kolor selektywny, a nie mapę gradientu. Kolor selektywny, następnie mam tutaj mój taki zestaw koloru selektywnego. Nazwałem go City Sunset, no i on mniej więcej spowodował, że dostałem takie kolory poprzez tylko i wyłącznie przesunięcie suwaków na kolorze selektywnym jakie przesunąłem. Wiecie, to jest tak, że jak robimy jakiś color grading, to ja do tego tak siedzę i tak sobie ruszam i tak sobie ruszam, a może mi się podoba, a może mi się nie podoba, a i tak dalej. Natomiast zazwyczaj przyciemniam trochę czarne rzeczy, w sensie czarne te partie, dodając kolor czarnego i je trochę ochładzam, odejmując kolor żółty. Prawda, bo jak odejmę kolor żółty, to mi się pojawi chłodny kolor taki niebieskawy. Ok. Neutralne, tutaj dodałem trochę koloru czarnego, żeby zwiększyć kontrast, przyciemnić lekko zdjęcie. Znowu ochłodziłem lekko, zabierając kolor żółty i dodając trochę koloru niebiesko-zielonego, a z kolei w białym chciałem, żeby troszeczkę bardziej wybrzmiały mi te jasne partie, czyli zabrałem kolor czarny i dodałem trochę niebiesko-zielonego, żeby te najjaśniejsze partie zrobiły się takie bardziej niebieskie. Następnie w kolorze czerwonym delikatnie pobawiłem się tutaj, jeśli chodzi o kolor skóry. Czyli dodałem trochę niebiesko-zielonego, żeby on nie był aż taki bardzo ciepły. Dodałem trochę karmazynowego i trochę żółtego. To spowodowało, że, że mam po prostu według mnie ładniejszy kolor skóry. I delikatnie jeszcze jagodę opaliłem, dodając trochę koloru czarnego. Następnie to, co jeszcze tutaj zrobiłem, to dodałem kolor warstwę czarno-biały, przy czym zmniejszyłem krycie do jakieś 20%. I dodałem tutaj tintę. Przy czym ta tinta była ciemno-zimno-brązowa. Ok, zimno-brązowa. Ok. No i pięknie. No i teraz zgrupuję sobie to w Color Grading Group. No i mamy robotę zrobioną. Czyli. I Color Grading. I retusz, retusz zrobił się z automatu. Jak tutaj gdzieś coś by nam walczyło też z jakimiś innymi elementami na zdjęciu, to zawsze możemy sobie gdzieś tam pomaskować to. I to jest cała filozofia tego zdjęcie było dobrze zrobione. A wyobraźcie sobie, że byłbym w tym samym miejscu, w południe, tu byłoby mnóstwo samochodów, a przede mną szłaby dziewczyna, która nie, nie potrafiłaby iść na obcasie, plus. Byłaby ubrana na przykład w trampki, jeansy i białą koszulkę. No, nie zadziałałoby to, po prostu nie, nie zadziałałoby to. Więc zobaczcie, że właśnie to, to, o czym wspominałem że ta fotografia, wbrew pozorom, no ona nie jest trudna. Ona jest prosta, tylko właśnie w tym moim nowym kursie. Pokażę, jak to złożyć wszystko w jedną całość. Zabiorę Was na moje sesje, zabiorę Was za, za mojego Photoshopa. Ale podczas kiedy będę edytował zdjęcia, pokażę wam to dużo dokładniej niż pokazywałem to w tym momencie. Pokażę wam, jak zautomatyzować pracę. I będzie, będziecie dużo lepszymi fotografami. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę odpowiadał na te wasze pytania. Mam nadzieję, że z dzisiejszej transmisji wyciągnęliście sporo. Zobaczę tylko, czy nie pojawiły się jeszcze jakieś pytania, ale nie widzę tutaj pytań. Ja się ja się nagadałem tutaj dość dość dużo. Okej, okay. właśnie. Jeśli chodzi o 35 mm i e portret z wykorzystaniem wyświetlacza, też z wysokości biodra, w sensie jak na filmie z Nvidią potegna jednej lampy, czy 35 przy portrecie starać się nie używać. Moim zdaniem 35 mm. Yy, ja mam taką jedną zasadę co do ogniskowych. Oczywiście od niej może być całe mnóstwo odstępstw, tak samo jak z kadrowaniem, czy to ma być bardziej z góry, czy bardziej z dołu. Ale jak robię 35, to staram się nie fotografować bliżej niż w planie amerykańskim. Jak używam 50, to staram się fotografować nie bliżej niż mniej więcej tak od pasa w górę. Jak mam 85, no to mogę już zrobić bliski portret. Natomiast 35, no staram się nie fotografować ze zbyt bliska, żeby nie przerysować danej postaci. Chociaż jeśli to jest jakiś taki świadomy zabieg to jak najbardziej jak najbardziej można. Więc tak to wygląda. ja Wam tutaj wrzucę jeszcze jedną rzecz. mianowicie wrzucę jeszcze reklamę tego mojego sprintu, gdzie możecie znaleźć też tam jest całe moje intro nagrane, czego będziecie się uczyć, więc do tego was serdecznie zachęcam, a tymczasem znikam sprzed komputera Będę, będę z Wami jeszcze w kontakcie. Oczywiście wiecie, gdzie mnie znaleźć. Serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście poczytali no i dołączyli do mnie tanio. A będzie Wasze zdjęcia będą lepsze po prostu Wasze zdjęcia będą lepsze. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!